Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy pasjonujące spotkanie z pasjonującą osobą. Dzisiaj naszym gościem jest dr Jarosław Suchoples. Pan doktor był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Finlandii w latach 2017-2019. Pan doktor jest historykiem. Pan swoją pracę doktorską pan napisał w Helsinkach. Była to praca doktorska o tym wczesnym okresie w stosunku, zdaje się, Stanów Zjednoczonych do Finlandii w okresie ogłaszania czy ogłoszenia niepodległości czy kształtowania się państwa fińskiego nowo. Pan doktor pracuje na Uniwersytecie Jyväskylä, tak? I w Instytucie Muzyki, Sztuki i Badań nad Kulturą, tak? Tak. W tym uniwersytecie. Serdecznie pana witam. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień tak, dobry państwu. Jak pan mówi do mnie, panie redaktorze, się czuję trochę niepewnie, bo to nie jest ani mój zawód, tylko raczej taka, wie pan, no, przyjemność rozmawiania z różnymi osobami, a jednocześnie przyjemność tego, że możemy się spotykać. I przyjmijmy w takim razie, że jest pan bardzo zaawansowanym hobbystą. Dobrze, świetnie. Panie doktorze, będziemy rozmawiać o Finlandii, kraj położony na północ, tak jak widzimy to na mapie, zaznaczony na czerwono. Specjalnie tutaj pokazałem mapę, żeby nie wymieniać nazw krajów, ale rozumiem, że wszyscy umiemy te kraje mniejsze i większe wymienić. Tam jest między Szwecją a tym dolną częścią Finlandii jest taka kropka, taka wyspy Alandzkie. To dzisiaj też o nich powiemy, bo to jest ciekawa historia. Proszę zwrócić uwagę, że one tak leżą, zamykają wlot do cieśniny, do Zatoki Botnickiej, tak. Więc to jest i jednocześnie pilnują jak gdyby wejścia do dopływu do Petersburga. Tak, do Zatoki Fińskiej. Do Zatoki Fińskiej z kolei, tak? No więc właśnie, ciekawy. Może zaczniemy od tego. Finlandia zdecydowała się wstąpić do NATO i uzyskało ten pomysł, uzyskało ogromne poparcie społeczeństwa. Jak to się stało, że Finowie, którzy długo mieli tradycję, no bardzo długo tradycję, prawda, takiego unikania, prawda, opowiadania się po jakichś stron w konfliktach, czyli tradycję takiej neutralności, prawda. Potem no, długi czas pilnowali jednak, i oni też, Rosja, czy Związek Radziecki też, ale oni też pilnowali tej swojej pozycji, tej sfinlandyzowanej. Jak to się stało, że nastąpił taki przełom? Co się w tym społeczeństwie takiego wydarzyło? Czy to jest tak, że ludzie, jak się zmieniły się społeczności, czy sytuacja i do tego? Jak to do tego doszło w ogóle? No i u sąsiada też, tak? I jeszcze, tak. U sąsiada też. I jeszcze do tego ogłosiły to dwie takie fajne panie, nie? No to myślę, że chcąc nie chcąc, dotknął tu pan bardzo ważnego problemu, ale może zacznę od tego, że właśnie dzisiaj Finlandia formalnie stała się członkiem NATO. Uh-huh. Dwa dni przed następnymi wyborami. Myślę, że no jestem ciekaw, czy okaże się, że ten no, jednak sukces rządu i również prezydenta, pana Niinistö, czy on wpłynie jakoś na wynik wyborów? Wydaje mi się, że raczej nie, bo sprawa już została jakby ustalona. No ale jednak sam fakt, do samego faktu doszło no, tuż przed wyborami, prawda? Natomiast pan pyta, jak do tego doszło. No, trzeba tutaj popatrzeć na historię Finlandii. Właściwie no, można by mówić tutaj o historii Finlandii niepodległej, ale skupmy się na tych czasach po II wojnie światowej. Z II wojny światowej Finlandia wyszła jako jedno z państw pokonanych. Była sojusznikiem hitlerowskich Niemiec, chociaż jej status był specyficzny. To znaczy, po pierwsze, była jedynym państwem demokratycznym w tamtym bloku, w
bloku państw osi, a po drugie Finlandia formalnie rzecz biorąc była państwem po prostu współuczestniczącym w wojnie, czyli status był bardzo, właściwie taki sam jak status Stanów Zjednoczonych w czasie I wojny światowej. Nie było formalnego sojuszu. Był po prostu sojusz, jak można powiedzieć, współdziałanie operacyjne wojsk. Tak można to z grubsza. Ale oczywiście... Inaczej mówiąc, żeby jeszcze tak wyjaśnić naszym słuchaczom, nie przystąpiła do jakiejś osi, nie podpisała... Przystąpiła, ale nie było... Z punktu widzenia fińskiego prawa to nie był sojusz. A Finowie na punkcie przestrzegania swojego prawa, no to jest ta ich cecha określająca ich tożsamość. Więc to jest, ma pewne znaczenie. Takie poczucie prawa i takie przestrzeganie. U zwykłego człowieka jest. Zdecydowanie. No bo jeżeli, nie wiem, to pewnie pan ambasador Orłowski by tutaj więcej powiedział o tym, o tożsamości Francuzów, ale jeżeli miałbym powiedzieć, ja laik, jaka cecha konstytuuje głównie tę francuskość dzisiaj, to pewnie świeckość państwa. No u Niemców powiedzmy, no również może jakieś przestrzeganie prawa, może też jakieś doświadczenie historyczne i tak dalej. A u Finów, czy u Polaków to jest historia, no zdecydowanie. Natomiast u Finów to jest to prawo. Fińskie prawo. Nasze fińskie prawo. I my musimy go przestrzegać, bo tak ma być. Po II wojnie światowej Finlandia stała się państwem leżącym de facto w radzieckiej strefie wpływów. To znaczy, udało się Finom zachować niepodległość, obronić ją. W 1944 roku udało się armii fińskiej odeprzeć wielką radziecką ofensywę, czerwiec-lipiec 1944 roku. To wzmocniło, bo Finowie już wiedzieli, że trzeba będzie negocjować ze Stalinem, to wzmocniło ich pozycję negocjacyjną, tym bardziej, że Stalin uznał w pewnym momencie, aha, tu mamy problemy, a my te siły, wielkie siły, które tam zostały skoncentrowane, 400 tysięcy żołnierzy, potrzebujemy gdzie indziej, na kierunku tam, na Berlin, na Budapeszt, ewentualnie na Rumunię, bo to są bardziej strategiczne dla nas w danym momencie kierunki. A po II wojnie światowej okazało się, że Związek Radziecki panuje właściwie nad całym Bałtykiem, no tam z wyjątkiem powiedzmy Szwecji, Danii i Niemiec Zachodnich. Czyli gdybyśmy porównali sytuację sprzed wojny, gdzie Związek Radziecki właściwie był wypchnięty z Bałtyku, aż do bram prawie, że Petersburga. Tak, może ja spróbuję zmienić mapę, żebyśmy zobaczyli. Tutaj to bardzo, 32 rok, tak. Bardzo dobrze widzieliśmy. No, taka sytuacja panowała do wojny zimowej, czyli do inwazji radzieckiej na Finlandię i do zawarcia formalnie rzecz biorąc Traktatu Moskiewskiego z marca 1940 roku, kiedy ta granica po wojnie zimowej została nieco przesunięta w kierunku zachodnim, to, o ile pamiętam, ma pan to na innej mapie. On to właśnie te tereny na południu. Jeszcze ta mapa też nie pokazuje terenów, które Finlandia wówczas straciła. No mniej więcej tam, gdzie jest takie zakole na wysokości granicy ze Szwecją. Tutaj też był taki pomysł przywódców radzieckich, żeby było bliżej do Szwecji, że gdyby był jakiś następny konflikt, to można łatwiej odciąć Finów od pomocy z zachodu, a te tereny na północy to dopiero utracili w roku 1944 i od tego czasu Finlandia już nie ma dostępu do Morza Arktycznego, a z kolei Związek Radziecki miał granicę z Norwegią. No więc mamy tę sytuację, tak, że w roku 1944 Finowie wiedzą, że muszą negocjować, Rosjanie wycofują tam swoją armię, czyli nie ma armii radzieckiej na terytorium Finlandii, ale wiadomo, że gdyby Związek Radziecki, Stalin tak naprawdę chciał tą Finlandię wziąć pod but, no to jest w stanie to zrobić. No i Finowie próbują jakoś się z tym Związkiem Radzieckim ułożyć. I po kilku latach, czyli w roku 1947-1948, dochodzi do zawarcia dwóch istotnych porozumień międzynarodowych. Jednym jest
traktat pokojowy zawarty w 1947 roku w Paryżu ze wszystkimi państwami osi, z wyjątkiem Niemiec, znaczy europejskimi państwami osi, z wyjątkiem Niemiec, a drugim, który w tym traktacie z Finlandią potwierdzone zostały ustalenia rozejmowe z 1944 roku. Czyli właśnie między innymi granica, również reparacje, bardzo ważna sprawa, bo te reparacje były horrendalne jak na tamte czasy. I zachodziła groźba, i to widać w tym, co uważano w stolicach zachodnich, szczególnie na przykład w Londynie, że bardzo możliwe, że ze względu na konieczność spłaty reparacji, gospodarka fińska się, możliwe, że się załamie, i Finowie wręcz poproszą Związek Radziecki o przyjęcie do wielkiej rodziny radzieckich narodów, bo nie będą w stanie utrzymać się po prostu. Tutaj, i rzeczywiście pierwsze lata były bardzo chudziutkie, jeśli chodzi o gospodarkę fińską. Natomiast to drugie porozumienie, to jest rok 1948. Porozumienie, traktat, niektórzy mówią o przyjaźni i pomocy wzajemnej, z tym, że ten traktat różnił się zdecydowanie od tych traktatów, które Związek Radziecki zawierał z państwami demokracji ludowej. Tu chodziło właściwie tak naprawdę o jedną lub dwie sprawy dotyczącą bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, a szczególnie Leningradu. I to jest ta stała, która się pojawiała od Piotra Wielkiego. Jeżeli Rosja ma być państwem stricte, czy par excellence, bałtyckim, jeżeli stolica cesarska, a później no jedno z tych dwóch najważniejszych miast rosyjskich, radzieckich, ma być bezpieczne, to Rosja, Związek Radziecki, musi panować nad obydwoma brzegami Zatoki Fińskiej, czyli nad Estonią, czyli dawniej Inflantami, i nad Finlandią. I Finowie zobowiązali się w tym traktacie, czy porozumieniu, do tego, że nie dopuszczą żadnego państwa trzeciego do tego, żeby ustanowiło jakikolwiek przyczółek wojskowy na swoim terytorium, że będą się Finowie bronić po prostu przed każdą tego typu próbą, i że nie wezmą udziału w żadnym sojuszu, w którym uczestniczyłyby również Niemcy. To było dosyć, można powiedzieć, z perspektywy czasu, to trochę było wręcz zabawne, bo tak naprawdę nie chodziło już później, po utworzeniu NATO, o Niemcy, w tym wypadku Niemcy Zachodnie, tylko o Stany Zjednoczone. No, ale literalnie chodziło o Niemcy. Więc tak... No ale jak powstała NRD, prawda, to też... No tak, ale to można powiedzieć o jakiekolwiek Niemcy. Natomiast ze swojej strony formalnie i nieformalnie Związek Radziecki zobowiązał się do tego, że dobrze, niech się Finowie rządzą sami, my nie będziemy ingerować, o ile Finlandia będzie się kierować naszą racją stanu. I tak to można opisać. W pewnym sensie ja uważam, że ten status Finlandii, tej sfinlandyzowanej, a wtedy jeszcze tego terminu nie było, ten termin pojawił się właściwie w latach 60. czy nawet 70. i on został ukuty wcale nie w Finlandii, tylko w Niemczech Zachodnich, przez polityków zachodnio-niemieckich. Finowie niespecjalnie lubią ten termin finlandyzacja. Sytuacja Finlandii przypominała sytuację autonomicznego Wielkiego Księstwa Finlandii. To znaczy, Finlandia ma swoje prawo, swoje wewnętrzne regulacje, swój ustrój, można powiedzieć. Rządzi się sama, czyli rządzą tam Finowie, ale w sprawach wojskowych, bo tu głównie o to chodziło, i polityki bezpieczeństwa, jest podporządkowana Rosji czy Związkowi Radzieckiemu. No to właśnie dzisiaj, ten traktat został złamany? Nie. No ten traktat, ten traktat, jego ważność wyczerpała się po upadku Związku Radzieckiego. Z dwóch powodów. Tam chodziło i o termin, i o to, że Związek Radziecki, czyli jeden z sygnatariuszy, przestał istnieć. I on został zastąpiony traktatem o dobrym sąsiedztwie bodajże w roku 1991. Pyta pan o NATO. No więc
jest tu jakby wtedy... Czyli traktat, przepraszam, czyli traktat z 91 roku z Rosją, czyli tą jelcynowską jeszcze wtedy, otworzył, jak gdyby zmienił sytuację i dał pewną swobodę Finlandii, uwolnił ją jak gdyby od tego, tak? I tak, i nie. Formalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że tak, ale Finowie, fińskie elity były przyzwyczajone do pewnego sposobu myślenia o pozycji Finlandii vis-a-vis Rosja, Związek Radziecki Rosja. I to, że Finlandia na przykład wtedy nie przystąpiła do NATO, a dzisiaj poniekąd mówi się o tym, znaczy w niektórych kręgach mówi się, że czasy jelcynowskie były straconą okazją, to właśnie dlatego, że Finowie uważali, nie, nie, to my musimy jednak kontynuować tę politykę, w zmienionych warunkach oczywiście, ale jednak lepiej, żebyśmy zachowali tę naszą neutralność, czy jak to później oni nazywali, bezaliansowość, bo mamy jednak te 1340 kilometrów granicy wspólnej z Rosją, znowu z Rosją. I mamy i nasze interesy bezpieczeństwa wymagają tego, żebyśmy się kierowali interesami bezpieczeństwa Rosji. Bo jest to właściwie nasz jedyny przeciwnik. Jeżeli my tutaj doprowadzimy do takiej sytuacji, że na Kremlu ktoś pomyśli, że Finlandia jest zagrożeniem, to to może mieć dla nas określone negatywne konsekwencje. Nawet z zagrożeniem, w skrajnej sytuacji zagrożeniem niepodległości. No i co się wydarzyło? Co było katalizatorem tej zmiany? Ja bym powiedział, że ten okres 1991 do 1991 to traktat nie mógł być podpisany, bo Związek Radziecki rozpadł się w grudniu, czyli to musiało być troszkę później, 92. Że ten okres 92 właśnie do właściwie dnia dzisiejszego, dokładnie, bo dzisiaj Finlandia stała się członkiem NATO, 31 marca 23. To był okres przejściowy. Finowie, władze fińskie, ale również społeczeństwo przyzwyczajone do pewnego modus vivendi w stosunkach z Rosją, właściwie drobnymi krokami kierowało się w stronę tego NATO przez wiele lat, właściwie niemalże dziesięcioleci, tak? No bo to minęło 30 lat prawie. No tak, ponad 30 lat. 31 lat. Można powiedzieć, że trzy prezydentury, prezydenta Mauno Koivisto, prezydenta Martti Ahtisaari i później pani prezydent Halonen, to były takie prezydentury, kiedy Finowie się zastanawiali, no dobrze, co zrobić, czy iść w stronę NATO, czy nie iść, i raczej było, że nie, ale i czy też zacieśniać współpracę gospodarczą, jak z Rosją, ale też z innymi partnerami. Jeżeli nie NATO, to jak my mamy określić swoją politykę bezpieczeństwa? To był taki czas zastanowienia, refleksji, sprzecznych czasami nurtów. Jak z perspektywy czasu widzimy, czasami oceniano tę politykę jako zbyt bierną. Że wtedy na przykład za Jelcyna był ten moment, mogliśmy przystąpić do NATO. I sprawa byłaby załatwiona. I zerwanie to byłoby przede wszystkim ostateczne z polityką finlandyzacji. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że w latach po upadku Związku Radzieckiego Finlandia była dalej krajem sfinlandyzowanym. Ale jednak pewna kontynuacja była. A z drugiej strony, no jak my mamy rozwijać swoją współpracę międzynarodową i z Zachodem, i z Rosją, i z Azją, i z najróżniejszych kierunkach. I właściwie dopiero w XXI wieku doszło do takich kilku wydarzeń, dobrze nam zresztą znanych, które doprowadziły do tego 31 marca obecnego roku, 2023. Ja uważam, że to była, nie będę tu bardzo oryginalny, że to była po pierwsze agresja rosyjska na Gruzję, cyberatak rosyjski na Estonię, później kryzys migracyjny z roku 2015, który postaram się bardzo skrótowo przedstawić, no i wreszcie
ten decydujący moment to jest agresja rosyjska na Ukrainę, już ta druga, no bo jeszcze była ta pierwsza z 2014 roku, no i ta druga już ta obecna z roku ubiegłego. To były te kroki, te światełka czerwone, które zapalały się w Helsinkach, że tutaj w tych relacjach z Rosją, że nawet jeżeli my będziemy zachowywali tą naszą neutralność, to może dojść do jakiejś sytuacji, że może to Rosja się inaczej zacząć zachowywać w stosunku do nas. Że jest to jednak państwo, może nie tyle, nie chcę użyć określenia nieobliczalne, ale jednak niebezpieczne. Że proszę bardzo, tutaj był problem w stosunkach z Gruzją, jak próbowała go rozwiązać Rosja? Przez agresję. Że zaatakowano Estonię, no właśnie w tej przestrzeni cyber, tak? Że w końcu doszło do ataku na Ukrainę, na jednak pokojowy wtedy no, słaby kraj, tak? I w końcu ten kryzys migracyjny roku 2015 to jest bardzo istotny, to był bardzo istotny problem z punktu widzenia fińskiego, bo nagle na granicy radziecko-fińskiej, zresztą również radziecko-norweskiej, pojawiło się kilkanaście tysięcy uchodźców z Afganistanu, z Syrii, z Azji Środkowej. I Finowie odebrali to jako zagrożenie dla stabilności własnego państwa. To znaczy jakby w dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna ta bezpośrednia. To znaczy, że zaczęli w ten sposób myśleć. A co się stanie, jeśli pewnego pięknego dnia na naszej granicy z Rosją pojawi się nie 15 tysięcy migrantów, tylko 250 tysięcy migrantów. A Finlandia jest najrzadziej zaludnionym krajem Europy. Co my wtedy właściwie możemy zrobić? Jak się zachować? I oni to właśnie odebrali, tak jak powiedziałem, jako podjętą przez Rosję próbę destabilizacji ich państwa. I to jest ten jeden aspekt. Ale był jeszcze drugi aspekt, który uważam również był bardzo istotny. To znaczy, Finlandia od czasów przedwojennych, może inaczej tutaj zacznę, po ogłoszeniu niepodległości, w roku 1917, po tych wszystkich perturbacjach związanych z ustabilizowaniem, z wojną domową, z uzyskaniem międzynarodowego uznania, w Finlandii wykrystalizowały się trzy koncepcje polityki zagranicznej. Jedna z tych koncepcji to była koncepcja związana w Finlandii z blokiem nowo powstałych państw nadbałtyckich, czyli z republikami bałtyckimi i z Polską. Ostatecznie to okazało się nie do przeforsowania, mimo że w 1923 roku w Warszawie podpisano odpowiednie porozumienie i okazało się to trudne czy niemożliwe do przeforsowania, bo tego porozumienia po prostu nie ratyfikował fiński parlament, dlatego że no, Finowie zauważyli, że no, tutaj jest wielki problem w stosunkach polsko-litewskich, a bez udziału Litwy, bo Litwa w tym porozumieniu nie uczestniczyła, ze względu na konflikt z Polską, no, o Wilno i ten szerszy konflikt z Polską, no to, że to porozumienie nie ma za bardzo sensu, że potencjał tych krajów jest jednak za mały. No tutaj ewentualnie jakiś sojusz z Polską, no ale jeżeli nie ma tego pomostu i połączenia, albo ten pomost jest słaby, to no to jak to realizować w praktyce? I wtedy górę zaczęły brać te dwie pozostałe koncepcje. Czyli jedna koncepcja, żeby związać się tak jak w roku 1917-18 z Niemcami, jako tym najsilniejszym państwem nadbałtyckim, które może zaoferować przeciwwagę wobec Rosji Radzieckiej, czy później Związku Radzieckiego, bo w tych wszystkich zresztą państwach, również przecież w Polsce, zdawano sobie sprawę, że ta agresja radziecka czy rosyjska, bo to w ten sposób przecież postrzegam, to jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu odzyskania sił przez no tym razem czerwoną Rosję akurat. No i była ta jeszcze druga koncepcja, która ostatecznie zwyciężyła, czyli żeby powiązać jakoś Finlandię z państwami skandynawskimi. Do czego one się zresztą w ogóle nie paliły. No bo dla nich to, dla takiej Szwecji czy Norwegii, po co właściwie było się wiązać z Finlandią? Po to, żeby sobie stworzyć zagrożenie ze wschodu? No ale Finowie bardzo chcieli, żeby uchodzić za kraj skandynawski, a Finlandia nie jest krajem skandynawskim. Bo nie jest ani pod względem etnicznym, ani pod względem geograficznym, bo nie leży na Półwyspie Skandynawskim.
no językowym to już w ogóle. Ugrofiński. No była taka przez moment, na przykład w roku bodajże 1921 Estończycy, prezydent Pec przyjechał do Helsinek i zaproponował, żeby zrobić Unię Fińsko-Estońską, ale to z kolei Finowie byli wtedy na takie sprawy jeszcze nie gotowi. Oni sami czuli, że są za słabi. I wiązanie się z kolei z Estonią to też no, nie była to wartość dodana z ich punktu widzenia. Zresztą no, ja rozumiem ten punkt widzenia. Natomiast w roku 1935, 6 grudnia, czyli w Dniu Święta Narodowego Finlandii, premier Toivo Kivimäki w dorocznym przemówieniu w parlamencie powiedział, że my w Finlandii, my chcemy być państwem skandynawskim. I od tego czasu Finowie dość konsekwentnie, z przerwą na wojnę rzecz jasna, budują przede wszystkim swój wizerunek kraju skandynawskiego. No i im się to świetnie udaje. Finowie zresztą w ogóle są znakomici, jeżeli chodzi o dwie rzeczy. Budowanie wizerunku i tworzenie czegoś z niczego. Ja dam taki bardzo może trywialny przykład. Dlaczego Święty Mikołaj mieszka w Rovaniemi akurat? Bo ja tego nie potrafię wytłumaczyć. A tak jest. Natomiast te związki oczywiście międzyskandynawskie, one były budowane już od roku 1919. Ten Związek Państw Nordyckich powstał i te różnego rodzaju współpraca i daleko idąca integracja, to na północy to już jest następuje czy postępuje od I wojny światowej, tak? Bo tam wprowadzono ruch bezwizowy, bo ujednolicano prawodawstwo, na przykład pracy, takie sprawy. Natomiast tu mówimy o polityce i sprawach bezpieczeństwa. I Finom zdawało się w ten sposób, że znaczy, oni podjęli się czegoś niemożliwego, żeby zmienić generalne światowe pojęcie o geopolitycznym miejscu Finlandii na mapie Europy. Że oni nie są państwem środkowoeuropejskim, bo z mojego punktu widzenia, badacza, historyka, Finlandia jest państwem najbardziej na północy wysuniętym krajem środkowoeuropejskim. No, jest krajem sukcesyjnym Cesarstwa Rosyjskiego. No, tak jak częściowo Polska, jak Republiki Bałtyckie, częściowo również inne kraje, na przykład Rumunia, tak tam w międzywojennych okresie. I konsekwentną, moim zdaniem, propagandą i działalnością na arenie dyplomatycznej im się to de facto udało. Takim momentem zdecydowanie istotnym w tym procesie było podpisanie aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w roku 1975 w Helsinkach. Finowie zresztą moim przez pewien czas można powiedzieć, z punktu widzenia kraju to był niebywały sukces. Tak, to jest... moim, jeżeli mogę tutaj opowiedzieć krótką taką historię, no, mentorem właściwie był pewien fiński dyplomata, Klaus Kastren, który w owym czasie był szefem protokołu w fińskim MSZ-cie. I on tę konferencję organizował, więc ja miałem szczęście sobie przegadać nie jeden wieczór z panem ambasadorem, który już niestety nie żyje, odszedł. Natomiast, a dlatego był moim mentorem, bo się z nim poznałem na promie do Tallina i okazało się, że on przeszedł na katolicyzm, więc mieliśmy już punkt zaczepienia, bo on jeszcze... właśnie, a ty jesteś z Polski, to katolik, to już było ważne. Jeśli mogę zrobić taki przerywnik, czy to się często zdarza, że przechodzą Finowie na katolicyzm? W pewnych kręgach właśnie fińskich elit tak. No, takim przykładem jest były minister spraw zagranicznych Timo Soini. Mhm. Czyli poprzedni minister spraw zagranicznych Timo Soini. On często chodzi na polskie msze w kościele Świętej Marii w Helsinki. Mhm. Ale to jest też konwertyta. I z tym, że konwertyci, jak wiadomo, są bardziej papiescy od papieża. No tak, ale jednocześnie dobrze, już nie widzę, są też, tak powiem, bardziej przestrzegający zasad wiary niż... No właśnie, wracając do tej konferencji, no, wtedy Finlandia zaprezentowała się na
tej ogólnoświatowej scenie, jako ten kraj położony między wschodem a zachodem, że to jest to miejsce, gdzie na przykład może się spotkać Honecker ze Schmidtem, albo nawet prezydent Stanów Zjednoczonych z pierwszym sekretarzem Związku Radzieckiego. No, że jest to jedno z takich nielicznych miejsc, gdzie wszyscy, powiedzmy, czują się może nie jak u siebie, ale no właśnie jak na tym neutralnym gruncie, że Finlandia jest tym pomostem. I dla nich to był wielki sukces i to był wielki, może niewielki przełom, ale takie przypieczętowanie. Tak, rzeczywiście Finlandia stała tym neutralnym krajem. Ale w 2015 roku właśnie, kiedy Finowie, władze fińskie, ale również społeczeństwo, przemyśleli sprawę tego pojawienia się kilkunastu, bodajże 15 tysięcy, coś takiego, tych emigrantów, migrantów z krajów. Dodajmy jeszcze, że Rosjanie musieli im kupić rowery. Tak, dlatego że według przepisów tę granicę można przekroczyć, przejechać, ale nie można jej przejść. Można ją przejechać, no może nie na wrotkach, ale na rowerze właśnie. I dlatego stąd te rowery. No, ale tu też pytanie. No, po pierwsze, skąd oni się wzięli na tej granicy? No, oczywiście. Wiadomo, i kto im dał te rowery? No, więc wiadomo, kto im dał i skąd się wzięli. Ale jak sobie, jeśli mogę jeszcze zatrzymać troszkę i zmienić. Jak sobie Finowie poradzili z tym kryzysem? Wpuścili ich, bo już nie pamiętam. Zasadniczo wpuszczali, dlatego że to była jednak jeszcze stosunkowo niewielka liczba. A poza tym Finlandia też ma taki patent na samą siebie, że to trzeba się też pokazać, że my jesteśmy tym humanitarnym mocarstwem. I pewnie prawie, kto powiedział, tak, przestrzegamy prawa. I przestrzegamy prawa. Zresztą oni w latach 90. to też mieli taki problem, bo widzieli, że z kolei w Afryce jest szereg problemów humanitarnych, migracyjnych. I oni zdecydowali się wtedy wpuścić 15 tysięcy Somalisów. A do dzisiaj ja uważam, że nie są dobrze zintegrowani. I tu był właśnie problem. Wpuścili, ale nie mieli pomysłu, jak zrobić, jak dokonać tej integracji. No więc przez całe lata tworzyły się takie getta troszeczkę. Teraz to już jest inaczej, bo to już jest następne pokolenie. Już ci ludzie inaczej troszeczkę żyją, chociaż też mogę wskazać takie miejsca w Helsinkach, gdzie oni się gromadzą po prostu, no bo niektórzy nie mają po prostu nic lepszego do roboty. No właśnie, i w 2015 roku, kiedy Finowie odczytali ten kryzys migracyjny jako próbę zdestabilizowania ich państwa, to również za tym poszedł następny wniosek. A co będzie, jeśli ktoś na Kremlu pstryknie palcami i powie, nie, wy nie jesteście państwem skandynawskim, wy jesteście państwem w naszej strefie wpływów. Czyli w ciągu jednej nocy Finlandia wróci jakby do Europy Środkowej, w pewnym sensie. I to był przełom, tak, że my musimy w takim bądź razie zrobić coś, żeby temu zapobiec. A tym czymś ma być członkowstwo. Ale rozumiem, że członkostwo w NATO wiąże się też z tym, że trzeba integrować armię, prawda? Że to jest kwestia, którą my mieliśmy, prawda? Że to musi być te same wlewy do paliwa, prawda? I tak dalej. Więc te kontakty z zachodnimi wojskowymi musiały być, tak, prawda? Oczywiście. Jak to się. Czy one były już po rozpadzie Związku Radzieckiego i Po tym jak się wiedział, czy były też wcześniej? To znaczy tak, to jest jeden problem, ale drugi problem był jeszcze, problem był taki, jak przekonać opinię publiczną do tego. Bo to jednak, bo jest, rozumiem, elity muszą przekonać, tak? No, jasne, jak wszędzie. Elity mogą mieć najpiękniejsze pomysły. A. Politycy mogą mieć naprawdę pomysły wybiegające daleko w przyszłość. To się mówi wieża, tak? Wieża i rynek. Baza i nadbudowa. Baza i nadbudowa, albo jak to rynek, wieża i market. I dobrze, pomówmy może o tych sprawach wojskowych, a później jeszcze wrócę. Ale zaczął pan o tym, że jak elity przekonywały. To znaczy, po prostu społeczeństwo zostało przekonane w roku 2022 napaścią na Ukrainę, bo do tej pory to było około tam powiedzmy 30 paru procent za członkostwem, no to było porównywalne z sytuacją w Szwecji. A dzisiaj, ja niedawno miałem jakieś wystąpienie w mediach, powiedziałem, że dzisiaj za członkostwem w NATO jest ponad 70%. To jest prawda, tylko że jest ponad 80%, bo ja to sobie sprawdziłem później. Jeszcze 83% w tej chwili. Więcej niż u nas. No właśnie.
No więc rok 2022 to był bardzo istotny, tutaj, jeżeli chodzi o zmianę nastawienia opinii publicznej. Natomiast to, o czym pan wspomniał, kontakty wojskowe, one były zawsze istotne, szczególnie w gronie krajów skandynawskich, ale już w XXI wieku, a już szczególnie po tych wydarzeniach, o których mówiłem, czyli po roku 2007, 2008, 2014, 2015, to Finlandia podpisała wiele dwustronnych umów wojskowych, o współpracy wojskowej. Ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, z Holandią, z Niemcami, z Polską, ze Szwecją oczywiście również. Ta współpraca wojskowa, ona się rozwijała tylko w ramach dwustronnych umów, które nie były sojuszami, tylko współpracą po prostu. Także pod względem wojskowym Finlandia jest, no tak, właściwie zintegrowana. Jeżeli Wielka Brytania i większość tych krajów były w NATO, no to jakby te sojusze miały się wypełnić, to musiało być... To nie były sojusze. To były... Dobra, współpraca. Tak. Ale rozumiem, że jeśli ta współpraca miała mieć sens, to musiały być te wspólne, nie wiem, korki do paliwa i tak dalej. Finowie prowadzą bardzo rozsądną politykę, jeżeli chodzi o zakupy sprzętu. Jeżeli mieli samoloty F-16 tam kiedyś, to później mieli F-18, a teraz będą mieli F-35. Dlaczego? Dlatego, bo już mają całą infrastrukturę przygotowaną pod to. Bo prawda, nie jestem specjalistą, ale mogę się domyślać, język, że akurat w lewy... Język komend, wlewy, tak, to wszystko. To, że komend to pół biedy, ale pan mówił o wlewach paliwa. Tak. Ja podejrzewam, że wlew paliwa do F-16 jest identyczny z wlewem paliwa do F-35. I to już wszystko funkcjonuje. Tak. Więc tutaj nie było problemu. Oni podejmują te decyzje w sposób na własny użytek niezwykle transparentny, rozsądny. I będą się targować do ostatniego centa. Na początku ta decyzja o wstąpieniu NATO była ogłoszona wspólnie ze Szwecją. No, teraz na skutek działań trochę Węgier, a głównie Turcji, Szwecja, przyjęcie Szwecji się opóźnia. No, ale Finowie zdecydowali się nie czekać na to. Ale nie o to chciałem zapytać, tylko chciałem zapytać o związek między Szwecją a Finlandią, bo jeszcze mam nadzieję, starczy nam czasu, żeby wrócić do czasów, kiedy Finlandia była szwedzka, że tak powiem, czy była częścią Królestwa Szwecji. No ale czy to nie jest jakiś taki setback, taki powiedzmy, no troszkę, że może być przykro Szwedom, czy nie popsują się jakoś relacje? Ja myślę, że opinia publiczna, szczególnie w Polsce, nie zdaje sobie sprawy z tego, że od wielu dziesięcioleci, właściwie już w całym okresie powojennym, łącznie z tym okresem pierwszych lat po II wojnie światowej, Helsinki zawsze konsultowały posunięcia na arenie międzynarodowej ze Sztokholmem. Zawsze. W każdej możliwej, istotnej sprawie. Ja uważam, że również i ta decyzja została głęboko skonsultowana. Co jest, jak możemy zagrać na tej politycznej szachownicy, żeby naszych adwersarzy, w tym przypadku ja uważam, że większy problem jest z Węgrami niż z Turcją, chociaż pewnie wielu się ze mną nie zgodzi, żeby ich jakoś zaszachować. I to rozdzielenie wniosków, ja uważam, że było bardzo dobrym ruchem, bo Finlandia już jest w NATO. I proszę teraz popatrzeć, jaka jest sytuacja. Na mapę popatrzmy. Jaka jest sytuacja ze Szwecją? Ze Szwecją sytuacja jest taka, że można zapytać Budapeszt, skoro mieliście dokładnie takie same obiekcje wobec członkostwa Finlandii. No tam chodziło o to, że władze fińskie i szwedzkie niewłaściwie wyrażały się o stanie demokracji węgierskiej. No więc okej. To dlaczego wpuściliście Finlandię, a co macie dalej do Szwecji? Więc presja jest na Budapeszcie tak naprawdę. Natomiast z tego, co obserwuję, to prędzej czy później Szwecja się z Turcją dogada. Ja w to wierzę. Że myślę, że w tym roku będą obydwa kraje w NATO. Tutaj troszkę tak temat zmieńmy, bo przecież w historii tych krajów były takie, mówię o Szwecji i o Turcji,
Były takie, zmieniamy, to już jest poza Finlandią troszkę. Ja, ale, widzę, że się pan cofa do Wielkiej Wojny Północnej. Tak, że przecież to były jakieś, prawda, takie ciepłe związki, prawda, między jednym krajem a drugim, tak. Czy się mylę? W pewnym sensie tak, no po przegranej pod Połtawą, gdzie uciekł Karol XII? No do Turcji. Także, ale to widzi pan, jeżeli mogę tylko jedną uwagę, to jest trochę tak samo, jak się mówi o wielkiej przyjaźni polsko-irlandzkiej, tak? Dlaczego? No bo my nie mamy wspólnej granicy, a pewne, powiedzmy, sprawy mogą nas połączyć, a tutaj akurat Szwecję i Turcję, no co łączyło? No Rosja. No Rosja. Oczywiście, dobrze, wróćmy do Finlandii, bo teraz chciałbym, już jest NATO. Tak? Szwecja jeszcze nie jest NATO. I chciałbym panu zadać pytanie takie o pana ocenę jako analityka, czy człowieka, czy historyka. To jak się w takim razie ta sytuacja Finlandii zmieniła w związku z tym? Czy to będzie lepiej, czy to będzie dla niej gorzej, czy tak patrząc na ten proces historyczny? No bo jednak no, w pewnym sensie jest to ogromny psztyczek w nos. No, na pewno. Tak? No, kompletna zmiana otoczenia Rosji. Rosja została wyparta z Bałtyku już emocjonalnie. No, jeżeli byśmy porównali te mapy, które pan przygotował, tak. To właściwie w tej chwili mamy taką sytuację jak w roku 1920-21, w okresie międzywojennym. Tak. Rosja jest tam zepchnięta gdzieś daleko. No o tyle jest inaczej, że Rosja panuje nad tymi terenami Finlandii, które w jej skład wchodziły do roku 40, formalnie rzecz biorąc, czyli do wojny zimowej. Tak. Natomiast ani Estonia, czyli jeszcze wycofając się, ani Inflanty, ani właśnie Wielkie Księstwo Finlandii, czyli obecna Finlandia, no, wymknęły się spod panowania rosyjskiego. Ja uważam, że przystąpienie do NATO przede wszystkim potrzebne jest samym Finom, żeby ostatecznie, już w sposób niepodlegający żadnej dyskusji, zakończyć jakiekolwiek, no to nie jest już etap, tylko pożegnać się nawet ze wspomnieniem finlandyzacji. Jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy członkiem zachodniej wspólnoty pod każdym względem. I gospodarczym, Unia Europejska, i wojskowym, w zakresie polityki bezpieczeństwa NATO. To jest, tu to na pewno miało też znaczenie, o czym ja jeszcze nie powiedziałem, zmiana pokoleniowa. Bo to pokolenie starsze, pokolenie polityków, no właśnie ci prezydenci, których wspominałem, no jednak to byli ludzie wychowani w innych realiach, tak? W realiach dominacji radzieckiej na całym właściwie Bałtyku, a ten wschodni Bałtyk to już w ogóle. A to nowe pokolenie, którego no, reprezentantką jest między innymi jedna z tych ładnych pań, którą pan powiedział, tak. Pani premier Sanna Marin. To są ludzie już wychowani w czasach Unii Europejskiej. To są ludzie, dla których dominacja radziecka jest elementem przeszłości, historii, a nie ich. To nie jest dla nich problem. I dlatego oczywiście to starsze pokolenie musiało ich poprzeć. Na przykład pan prezydent Niinistö, który jest no, już grubo po 70. Poparł bez wahania chyba. Słucham? Poparł bez wahania. Tak, poparł bez wahania, bo tutaj dla opinii elit 2015 rok, ten problem migracyjny, to było ten kamień milowy. Natomiast tu jeszcze trzeba było, tak jak mówiłem, przekonać opinię publiczną, a opinia publiczna musiała dostać ten element w postaci czystej agresji. No to już wiadomo, o co chodzi. To tak, to wiadomo, jesteśmy, chcemy do NATO. No dobrze, ale wiem, że to trzeba mieć szklaną kulę, ale chciałem pana zapytać o pana ocenę przyszłości, jeśli... Gdybym ja był przywódcą rosyjskim, to ja bym tej Finlandii po prostu nie ruszał. Z wielu powodów. Pierwszym powodem jest to, no, przystąpienie do NATO jakby zwiększa potencjał oczywiście, ale też przystąpienie Finlandii zwiększa potencjał NATO, bo ona ma bardzo dobrze rozwiniętą armię. Natomiast właśnie dlatego, że ma bardzo rozwiniętą, dobrze rozwiniętą armię, jest to kraj, gdzie obowiązuje pobór, ale poprzez wychowanie patriotyczne służba wojskowa jest czymś oczywistym i dobrze widzianym.
No więc to pozwoliło na wykształcenie wielu set już tysięcznej rzeszy rezerwistów. I armia szkieletowa to jest, że na stopie pokojowej to jest 15 tysięcy. Ale może się szybko, ale tak powiem, odbył. Co ćwiczy armia cały czas? Jak szybko przeprowadzić mobilizację? To jest ten punkt, który oni w kółko ćwiczą, żeby kolejne fale mobilizacyjne bardzo szybko przeprowadzić. Kilka godzin, kilkanaście godzin, kilka dni, tam, no, wedle potrzeb. Mają specjalne na przykład wszyscy ci, którzy byli w wojsku, a szczególnie którzy są w służbie aktywnej, no to mają komórki, tak, specjalna jest sieć. Masz być w koszarach w ciągu tam tylu i tylu godzin. 3 godzin, czy tam 6, czy tam 9. Przepraszam. Wrzucają wszystko i jadą. Tak, no bo jest rozkaz. Finlandia jest w NATO. Mamy wojnę na Ukrainie. Tak? I wielu polskich analityków, nie wiem jak nie z geopolityków, mówi o budowaniu jakiegoś sojuszu na tak zwanym pomoście Międzymorza, czy Pomorze Czarnomorskim, czy Międzymorza. Tak? No tu na mapie to. Ale jak Finowie patrzą na takie pomysły budowania? No bo ciągle mówimy, że trzeba u nas, że trzeba więcej uwagi poświęcić właśnie Skandynawii, Szwecji teraz, prawda? Tam jest nasze miejsce też sojuszu. Jak Finowie patrzą na ten pomost bałtycko-czarnomorski, czy na to Międzymorze? To znaczy, ja uważam, że Finowie się akurat Międzymorzem tak bardzo specjalnie nie interesują. Jeden przykład. Teraz została podjęta decyzja o utworzeniu tego skandynawskiego czy północnoeuropejskiego lotnictwa. No właśnie tam, a nie tutaj na południe. Dlatego, że te związki ze Skandynawią są o wiele silniejsze. No, mówiłem o tej integracji, która trwa tam już od ponad 100 lat tak naprawdę. A poza tym... Jest i było kilka projektów, które miało Finlandię zintegrować bardziej z południowymi brzegami Morza Bałtyckiego. No, takim projektem niezrealizowanym, dotąd zaraz powiem dlaczego niezrealizowanym, no jest na przykład pomysł tego tunelu pod Zatoką Fińską, tunelu kolejowego, który miał połączyć Helsinki z Tallinem. On był, ten projekt, dobrze postrzegany w Rovaniemi, czyli na północy Finlandii, w Laponii, w tej prowincji północnej, ponieważ tamtejszym władzom lokalnym wydawało się, że dzięki temu zwiększą obroty, jeżeli w takich sektorach jak turystyka, gospodarka, może tam się dojdzie nawet do, tak sądzono, do wybudowania jakiejś kolei do planowanego norweskiego portu, gdzie z Chin będą przypływać statki i tak dalej, i tak dalej. Ale tym pasem i szlakiem przez... Tak, przez tą północną, przez przejście północne. Przejście północne, tak. Ale... Ekonomiści z Turku School of Economics, czyli z Uniwersytetu w Turku, wyliczyli, że to się nie opłaca. Że to trzeba najpierw mieć nie wiadomo ile pieniędzy utopić w taki projekt. No jednak to jest ponad 80 kilometrów. No i teraz kopmy tunel. Oczywiście ten pomysł teraz wrócił, dlatego że no, Finlandia w NATO, no ale najpierw trzeba to zbudować, tak? Jeżeli dopiero jak zbudujemy, no to możemy mówić o jakiejś rzeczywistej integracji. No jak na przykład, no nie przerzucimy inaczej, nie wiem, dywizji pancernej, czy brygady pancernej, jak promami, bo nie ma takiej możliwości. A do Skandynawii, do Norwegii, Szwecji, no to możemy zrobić lądem. Możemy i morzem, i lądem. Tak. Więc ja bym w ten sposób odpowiedział, że Finlandia oczywiście jest zainteresowana każdą formą integracji, bo taka jest generalna polityka. My jesteśmy małym krajem i my możemy odgrywać rolę, tylko jakąś rolę w polityce, w gospodarce, jako część większej całości. Jeżeli jest jakiś na przykład problem, nie wiem, no załóżmy, że jakiś problem w polityce, w stosunku Helsinek do... nie wiem, praworządności albo coś takiego. I ktoś by
powiedział Finom, no dobrze, jaka jest wasza relacja do takiego problemu? To oni powiedzą tak, wiecie co, to wy zapytajcie w Brukseli. I proszę zobaczyć, jakie to jest sprytne. Raz, że nie prezentują jakby własnego stanowiska, takiego stricte fińskiego. Poza tym uznają. A poza tym uznają, że... Po to jesteśmy w tym... Tak, dokładnie. To jesteśmy w Unii Europejskiej. Niech Bruksela odpowiada na takie pytanie. Jest. Porzućmy teraźniejszość na chwilę i wróćmy do okresu, kiedy Finlandia ogłosiła niepodległość. Ogłosiła. 5 razy mi pan zwracał uwagę, tak. Że ja ciągle odzyskała, ale ogłosiła niepodległość. Jak sobie poradzili z tym wtedy Finowie? Była ogromna chyba była presja Rosji, Białej szczególnie, żeby oni nie uzyskali tej niepodległości. Jak to się w ogóle wydarzyło? Pewnie była wojna domowa. Ale wojna domowa była troszkę później. Dobrze. No to tutaj oczywiście zapytam pana też o marszałka Mannerheima, Presja ze strony Białej Rosji była. Kiedy się ta historia zaczyna, ta część historii Finlandii? No wtedy, kiedy upada carat. Ponieważ formalnie rzecz biorąc... Rewolucja lutowa. Rewolucja lutowa, tak jest. Jeszcze wcześniej Lwowa. Formalnie rzecz biorąc, Finlandia połączona z Rosją była więzami Unii personalnej. To znaczy car rosyjski, czy cesarz rosyjski od czasów Piotra Wielkiego możemy używać obydwu określeń. Czyli tak jak Królestwo Kongresowe. Polskie. Tak. Wtedy chciałem tylko powiedzieć, że wtedy wprowadzono tą tytulaturę cesarską. W Finlandii był konstytucyjnym wielkim księstwem. Czyli tak jak pan mówi, podobna tutaj sytuacja była. Nie do końca, ale jednak podobna jak w przypadku Królestwa Kongresowego Polskiego, utworzonego decyzją Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. No i upada car, czyli teraz rodzi się pytanie, kto jest głową państwa? Finowie uważali, że według fińskiej konstytucji, fińskiej, czyli szwedzkiej, bo na terenie Finlandii obowiązywało prawo stworzone jeszcze w okresie szwedzkim, czyli sprzed roku 1808-9, sprzed tej ostatniej wojny szwedzkiej, no przedostatniej tak de facto. I tu obowiązuje ta szwedzka tak zwana forma rządu. Według tej formy rządu, według tego szwedzkiego prawa, w takim przypadku, jeżeli kończy się dynastia, to władza wraca do parlamentu. Ponieważ takiej sytuacji nigdy nie było, ponieważ parlament fiński wcześniej był tylko parlamentem, można powiedzieć, w Szwecji parlamentem krajowym, takim landdagiem. No a teraz to jest parlament osobnego kraju, jeszcze może nie państwa, ale kraju jasno określonego. I tu na tym tle doszło do konfliktu z rządem tymczasowym, bo rząd tymczasowy nie chciał wypuścić tej Finlandii. No chociażby ze względu... Na rządzie tymczasowego? Rosyjskim. Ze względu na chociażby sprawy wojskowe. No i ten Leningrad, czy Piotrogród jeszcze... W czasie I wojny światowej, jeżeli chodzi o rosyjską obecność wojskową, to liczba wojsk rosyjskich na terenie Finlandii wzrosła momentami do 100 tysięcy żołnierzy. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanom wydawało się, że jest to oczywisty kierunek ewentualnej inwazji niemieckiej. Że stamtąd najszybciej dojść do Petersburga, czy Piotrogrodu już w czasie I wojny światowej. I że Niemcy prawdopodobnie będą chcieli skorzystać z tej okazji, co się nigdy nie stało. Więc oni trzymali tam od najpierw 30 paru tysięcy, ostatecznie do około 100 tysięcy żołnierzy przez całą wojnę. Ci żołnierze się trochę też nudzili, dlatego też doszło do ich stosunkowo szybkiej radykalizacji w stronę bolszewizmu, czy socjalizmu, bolszewizmu w tych kierunkach. Finowie w związku z tym chcieli doprowadzić do uchwalenia takiej ustawy,
znaczy zgody jakby rządu tymczasowego na ustawę, która właściwie związki fińsko-rosyjskie ograniczyłaby do spraw polityki zagranicznej, polityki wojskowej, tych zakresów. A reszta miała być już wyłącznie, to właściwie już był prawie niepodległy kraj. Rząd tymczasowy się na to nie zgodził. Rozwiązał parlament. Parlament, który był wybierany, który współczesny fiński parlament powstał w roku 1906. No, też nie przypadkowo rok 1906, po tym kryzysie rosyjskim. Tak, 1905 roku, bo tu i rewolucja 1905, wojna z Japonią przegrana, no pewna taka fala liberalizacji, tak? Bo przedtem to był stanowy parlament, a ten nowoczesny parlament 1906 rok. No i Rosjanie, już tutaj Kiereński rozwiązał parlament fiński i to pokazało Finom, że no, z Rosjanami rozmowa jest trudna. Ale to jeszcze nie przekreślało. Ja uważam, że gdyby nie rewolucja bolszewicka, to być może by się Rosjanie z Finami dogadali i Finlandia by może nawet dzisiaj była dalej częścią Rosji. Może jak, o jakimś specyficznym statusie, ale jednak. No, ale doszło do rewolucji bolszewickiej, tak? I parlament, rząd fiński, który nazywał się Senatem, nie mylić z naszym Senatem, który jest wyższą izbą parlamentu. Senat w owych czasach, w czasach Wielkiego Księstwa Finlandii i jeszcze właściwie na samym początku niepodległości, to jest synonim fińskiego rządu. A Senat Finlandii właśnie jest pierwszym regentem, był Per Evind Svinhufvud, późniejszy prezydent, to znaczy prezydent w latach 30. On był głową państwa dwa razy, w różnych charakterze, bo raz był właściwie szefem monarchii, a raz republiki. Bardzo specyficzna i nietypowa sytuacja. No, sędzia, który był zasłużony w walce o utrzymanie fińskiej autonomii w latach 1899. To dziwnie zabrzmiało, może pan powiedzieć, szef monarchii. No, szef monarchii, prawda? No, no był regentem, tak, no bo nie było jakby innego tytułu, no musieli mu dać jakiś tytuł. No właśnie zasłużony w walce z pierwszą tak zwaną rosyjską próbą zrusyfikowania Finlandii z lat 1899-1905. No, Senat zgłosił do parlamentu ustawę, że tło było takie. W Rosji zapanowali bolszewicy, my się musimy od tego oddzielić. I dlatego Finlandia ogłosiła niepodległość. To był główny powód. I rzeczywiście 6 grudnia parlament przegłosował, czyli widzi pan, wszystko jest lege artis. Tak, jak to u Finów. Jak to u Finów. Tak. Przegłosował odpowiednią uchwałę, no akurat tak się złożyło, że 6 grudnia, więc tutaj nie było odzyskania niepodległości, tylko ogłoszenie niepodległości. A no i mamy niepodległą Finlandię. A czy pan pytał, czy to było dla nich trudne? Nie. Dlaczego nie było trudne? No bo było Wielkie Księstwo Finlandii, oni mieli swoje instytucje. A po roku 1860... Administracja, wszystko istniało. Wszystko, tak? Istniało. Więc, system prawny istniał. Ale prawny i nie tylko prawny, no bo przecież istniały jasno określone granice tego państwa. Więcej. Istniała waluta, bo była granica celna, była marka fińska. Więc oni mieli wszystkie właściwie już atrybuty niepodległości. Wśród historyków fińskich nawet panuje taki pogląd, przynajmniej znacznej części, że właściwie już w wieku XIX, po roku 1863, że Finlandia była no, takim państwem quasi niepodległym. W 1863. Tak. To jest też nieprzypadkowa zbieżność dat z naszym powstaniem styczniowym, no bo car Aleksander II też chciał pokazać tym Polakom, krnąbrnym, że gdyby się inaczej zachowywali, to byłoby tak jak Finlandia. No właśnie, ja pamiętam swój wyjazd w czasach jeszcze komunistycznej Polski do Helsinek. No i to, co to mnie uderzyło, to właśnie pomnik Aleksandra II. Na głównym placu. Na głównym placu, który stoi do dzisiaj. No właśnie. Tak? No właśnie dlatego, że... No. Że to on wtedy, rozumiem, że zaczął regularnie zwoływać parlament. I kraj się bardzo wtedy rozwinął, gospodarczo przede wszystkim. Ale widzi pan, te związki z Rosją, one wcześniej też nie były takie złe.
No, do dzisiaj przecież tym dobroczyńcą Uniwersytetu Helsińskiego jest Aleksander I z kolei. Przecież to był cesarski, aleksandryjski uniwersytet w Helsinkach. I... No, my mamy Kościół Świętego Aleksandra w Warszawie. Tu jest też na jego cześć. Dlaczego właściwie wtedy też Helsinki się rozwinęły, stały się tam stolicą? Bo to było osada tak naprawdę. Zresztą przez długi czas to było malutkie miasto. Największym miastem w Finlandii przez długi czas, można tak powiedzieć. Z pewnymi oczywiście zastrzeżeniami. To była baza wojskowa na czterech wyspach u wejścia do portu w Helsinkach, czyli dawny szwedzki Sveborg, później Suomenlinna. A dlaczego to było największe miasto? Bo tam stacjonowało aż 15 tysięcy żołnierzy. Czyli ludzie byli tam. No tak, ale 15 tysięcy, tak? No tak, więc to był tłum ludzi, jak na fińskie warunki. No i Aleksander I zaczął rozbudowywać tę stolicę. Zatrudnił odpowiedniego architekta, Engela, który zaprojektował to całe centrum, właśnie uniwersytet, siedziba rządu po drugiej stronie placu, na wzgórzu, na wzór ateński niemalże, katedra, tutaj ta piękna biblioteka, bo tu też był, bo to też były różne zamysły ideologiczne. Jednym z takich zamysłów było to, żeby pokazać, że Finlandia jest nową Grecją. A drugim zamysłem to był taki jakby troszeczkę ukłon w stronę ideologii skandynawizmu, takie jednej z tych romantycznych ideologii XIX-wiecznych, że no my Finowie co prawda jesteśmy mieszkańcami tej ubogiej północy, my nie możemy równać się z Włochami czy tam z Francją, gdzie tam ludzie korzystają z różnych dobrodziejstw cywilizacji, ale przede wszystkim klimatu, że gdzie można wino uprawiać, gdzie pomidory i tak dalej, ale my jesteśmy bliżej Boga. Więc to jest też bardzo ciekawe. No i ta Rosja pewnie była, mimo granicy celnej, była pewnie... To znaczy tą granicą celną, granicę celną wprowadzono trochę później, ale oczywiście... Rynek zbytu ogromny. A kto tak naprawdę zbudował Petersburg? Skąd przychodzili ci chłopi? Z Ingrii, z Finlandii, czyli z terenów... Ingria to są te tereny pomiędzy Finlandią a Estonią. No i z samej Finlandii to był jeden z kierunków emigracji fińskiej, zarobkowej po prostu. Bo drugi. No, ale to byli wolni chłopi. Tak, prawda? To byli wolni chłopi. No bo Petersburg ma, czy Piotrogród potem, czy ma taką tradycję, prawda, że iluś tam, prawda, chłopów rosyjskich z nawet tysięcy czy dziesiątek tysięcy zginęło jak w tej pracy ciężkiej. To się wszystko zgadza, tylko trzeba pamiętać o tym, że w Finlandii jednak istniał głód ziemi. Z tego powodu mamy do czynienia już właściwie w wieku XVIII z wielką emigracją fińską do Ameryki. Przecież dzisiaj w Minnesocie mamy te miejscowości, które są właściwie dzisiaj to pewnie nie stuprocentowo, ale w znacznej mierze fińskie po prostu i szwedzkie zresztą też. Także, a tutaj był ten kierunek drugi, że do Petersburga, żeby go budować, żeby próbować tam zrobić jakąś karierkę, bo to też i dotyczyło klas wyższych. Jak będziemy rozmawiali o Mannerheimie, to tutaj też powiem. No to może już byłby czas, bo, no może tak. bo cofnęliśmy się do tego okresu, prawda, Aleksandra II, prawda, dlaczego ma pomnik, teraz już można zrozumieć dlaczego, prawda. Już żeśmy podsumowali sobie, jak ogłosili, w jakich okolicznościach niepodległość. I no to może jeszcze krótko, tam była jakaś wojna domowa, jacyś byli... No tak. No, wojna domowa wybuchła pod koniec stycznia 1918 roku, czyli po półtora miesiącu od, no trochę więcej niż półtora miesiącu, od ogłoszenia niepodległości. W Finlandii zawsze bardzo silny był ruch socjalistyczny, bo jednak troszeczkę ten przemysł się rozwijał, szczególnie w Tampere. Tampere to było miasto przemysłowe, to jest fiński Manchester. Nie bez przyczyny jest to miasto partnerskie Łodzi. Druga jakby odnoga tego ruchu robotniczego to są właśnie robotnicy rolni, którzy nie mieli swoich gospodarstw, a mieli poczucie krzywdy. W 1905 roku dochodzi po raz pierwszy do tworzenia oddziałów Gwardii Czerwonej w czasie rewolucji 1905 roku. Natomiast tutaj jeszcze jest jeden istotny element. W 1917 roku, o czym już wspomniałem, rząd tymczasowy rozwiązał fiński parlament. To był jedyny parlament, w którym socjaliści mieli większość.
Wielu z nich, przywódców ruchu socjalistycznego, doszło do wniosku, aha, nie jesteśmy w stanie utrzymać władzy środkami parlamentarnymi, to trzeba innych. I takie mniej więcej w wielkim skrócie i uproszczeniu jest tło wybuchu wojny domowej. Inna sprawa, że Finowie, Senat, czyli rząd fiński, szukał uznania faktu ogłoszenia niepodległości przez Finlandię przez jakikolwiek rosyjski rząd. No bo był ten problem właśnie uznania międzynarodowego niepodległości Finlandii. Czy Finlandia, kto właściwie, no, była częścią Rosji, tak? Więc jeżeli spojrzeć na to jeszcze w warunkach I wojny światowej, mocarstwa zachodnie, państwa zachodnie uważały, nie, my nie możemy tak tego zrobić, no bo to byłoby osłabianie naszego sojusznika. Z drugiej strony państwa centralne też się nie paliły, bo oni chciały czynić precedensu, który mógłby być na przykład w jakiejś sytuacji wykorzystany przeciwko nim. Więc Finowie podrapali się w głowę i pomyśleli, to my musimy wysłać delegację do Lenina. I z Finhufu 31 grudnia 1917 roku spotkał się w Smolnym ze swoimi współpracownikami, tam kilkoma, z Leninem i uzyskał od niego odpowiedni glejt. Jest na to dokument. A, to jeszcze bardziej rozumiem, dlaczego Putin nienawidzi Lenina. No w tamtere, w takim domu robotników, czy robotniczym, na tym domu jest tablica pamiątkowa, że to jest to miejsce, gdzie po raz pierwszy Lenin się spotkał ze Stalinem. Zresztą jak po tym kryzysie lipcowym w Rosji, to gdzie uciekł Lenin? No do Finlandii. Także on miał pewien sentyment, ale nie przeceniajmy sentymentów wodza bolszewików. On się na to zgodził, ale z drugiej strony polityka była taka. Ta Finlandia i tak wróci do Rosji, bo zwycięży tam rewolucja i oni wtedy i tak zostaną częścią wielkiej rodziny narodów radzieckich. No i to był też ten element sprzyjający wybuchowi wojny domowej, bo radykalna lewica to niekoniecznie byli bolszewicy, to były różne odłamy. Były też takie odłamy, które po wojnie domowej wcale z bolszewikami rosyjskimi nie chciały współpracować. W każdym bądź razie to był ten element, który również sprzyjał wybuchowi wojny domowej i taka była tak naprawdę sprytna polityka Lenina wobec Finlandii w tym okresie. No a wygrali biali, dlatego że podpisany został pokój brzeski. Niemcy w jednym z paragrafów kazali się Rosjanom po prostu wynieść. A poza tym udzielili bezpośredniej pomocy wojskowej. A jeszcze jedna ciekawa sprawa, no byli po prostu fińscy ochotnicy, którzy byli szkoleni w Niemczech. Była jednostka wojskowa, 27 Królewski Pruski Batalion Piechoty, szkolony w Lockstedt pod Hamburgiem, przeszedł chrzest bojowy w 1915 roku pod Rygą, złożony z Finów, z tak zwanych aktywistów, tak jak w Polsce aktywiści pacyfiści, to tacy fińscy legioniści, którzy przez Szwecję dostawali się do Niemiec, tam zostali wyszkoleni, zorganizowani w tą jednostkę bojową. No i jak wybuchła wojna domowa, to Niemcy się zgodzili ich wysłać do Finlandii. Później ci ludzie stanowili, no tak jak w Polsce, no ten kościec oficerski. Dobrze, to wróćmy jeszcze na chwileczkę do Marszałka Mannerheima, żeby coś o nim powiedzieć, bo to jest ważna postać. No niewątpliwie. Tak, i też przy tworzeniu państwa po 1917 czy 18 roku, jakie były zabiegi Finów na Zachodzie, dobrze? I jaki to był ustrój? I potem jeśli znam tarczy czasu, to jeszcze cofniemy jeszcze troszkę. Jeszcze się dowiem. Dobrze. Bo jeszcze chciałem pana zapytać o takie wątki polskie w tej całej historii fińskiej, bo tam są jakieś, prawda? Są one, ja bym ich nie przeceniał, ale no, dla nie, nas one sentymentalne, są... Tak, sentymentalnie to jest. Jest to musimy sobie... Ach, Mannerheim, no tak, to osobną audycję powinniśmy zrobić. Może zacznę od tego, że był taki plebiscyt na najbardziej popularnego i najważniejszego Fina w historii, no wygrał Mannerheim. Ja już tak, pominę to, jak ten plebiscyt był zorganizowany, bo to jest też istotne. Kim był Mannerheim? Mannerheim był kosmopolitą.
To był człowiek wywodzący się z fińskiej arystokracji, a więc fińskiego języka w ogóle nie znał, bo fiński to troszeczkę tak jak polska Litwa, tak? Litewski to był język chłopów. No i fiński był językiem również chłopów, językiem elit. Tu był polski, tu był szwedzki. A on poszedł w kierunku kariery wojskowej. Trzeba pamiętać, że w okresie, początkowo fińskiej armii nie było, w okresie rosyjskim. Później była niewielka, kilkunastotysięczna, która została zlikwidowana w czasie pierwszego okresu rusyfikacji, czyli pod sam koniec XIX wieku. No ale jak ktoś chciał na ochotnika służyć w armii rosyjskiej, to czemu nie? Czemu nie jest? To była jedna z możliwych dróg kariery. Znaczy niektórzy Polacy też oczywiście. No, przecież nawet generałowie. A Traugut nie był przypadkiem rosyjskim? No był, oczywiście. Pułkownikiem chyba nawet, tak? Czy majorem? No, przepraszam. Ale wielu tych generałów, no, potem byli grani w Rosji. No Zajączek na przykład. Zajączek, ale ja już mówię o 20 roku, przecież oni mieli ze sobą służby. No właśnie. A w każdym bądź razie Mannerheim trafił ostatecznie po perturbacjach, bo jego ze szkoły wyrzucono ze względów dyscyplinarnych, on nie był całkiem grzecznym chłopcem. No ale tam rodzina się za nim stawiła, bo to był chłopak z takiej rodziny, gdzie ojciec zostawił rodzinę, wyjechał za granicę, matka zmarła, no niby to byli arystokraci, ale się jakoś tak nie poszczęściło do końca i pojechał do Petersburga. I on został przyjęty do Korpusu Paziów. No, miał koneksje pewne arystokratyczne, ktoś mu tam pomógł, podał rękę. No tak, to nie było takie łatwe. No, nie było takie łatwe, a poza tym no, jednak to nie był grzeczny chłopiec, jak już wspomniałem, więc musiał ktoś się za nim tam stawić. Nie będziemy tej historii opowiadać, bo to jest też długa historia, nie mamy tyle czasu. No i on przecież w czasie koronacji Mikołaja, ostatniej koronacji carskiej, jak popatrzymy na zdjęcia, to tam był taki zwyczaj, że byli ci oficerowie z tej Leibgwardii, czyli tej no można powiedzieć ochrony wręcz, jak sama nazwa wskazuje. Jest tych czterech takich generałów już, znaczy nie generałów, oficerów w tych kirasjerskich mundurach, w tych pancerzach. No jednym z nich jest Mannerheim. Więc on zdecydowanie on podjął pewną decyzję. Finlandia jest częścią Rosji, ja jestem rosyjskim oficerem, no i w takim charakterze służył do roku 1000, do rewolucji bolszewickiej. Można tu pokazać pewne etapy tej kariery. Również takie etapy życia związane z karierą, bo jego żoną została córka rosyjskiego generała, Mademoiselle Arapowa, z którą później się zresztą rozwiódł, ale miał z nią dwie córki. Rozwiódł się także dlatego, że tutaj zaczął to nie jest do końca jakby tak expressis verbis powiedziane, ale ten spór fińsko-rosyjski, ta rusyfikacja tu się też troszeczkę do tego przyczyniła. No bo to jednak on był tym Finem i to tak nie do końca wszystkim chyba również tam w tej rodzinie pasowało. Dawano mu to tak. Tak. Albo tam no, w rodzinie rosyjskiej, w tej części rosyjskiej, rozumiem, w córce generała. Tak, no ale co się stało? Jego wysłano na ekspedycję do Azji. On 3 lata przemierzał, jak to sam opisał, Chiny, od Turkestanu do Pekinu na koniu z 2 służącymi. No niby to była ekspedycja badawcza, ale tak naprawdę to była ekspedycja szpiegowska oczywiście. No i on awansował później na pułkownika w poselstwie rosyjskim w Pekinie, napisał raport, wrócił i dostał właśnie awans i go wysłano gdzie? Do Kalisza. W Kaliszu służył w jednostce kawalerii, on był kawalerzystą w ogóle. Później został dowódcą brygady kawalerii w Warszawie. Czyli są 2 okresy jego polskie. To jest kilka lat. Znaczy rozumiem, że kawaleria była rosyjska i w Kaliszu również była rosyjska. No oczywiście. Oczywiście. To nie no, niech pan zwróci uwagę, gdzie jest Kalisz? To jest miasto na samej granicy. No. Cóż, fińskiego dobrze nie znał, za to bardzo dobrze mówił po polsku. Doskonale. Ciekawe. Ja widziałem listy ludzi, którzy zwracali się, bo on miał wielu przyjaciół w Polsce i znajomych, w okresie II wojny światowej, to pisali do niego po prostu po polsku.
Jak mówię, to był arystokrata, kosmopolita. On na co dzień posługiwał się językiem szwedzkim. Ze swoimi oficerami albo rozmawiał po szwedzku, albo po francusku już w okresie niepodległości, albo po rosyjsku. Po fińsku się do końca życia porządnie nie nauczył. Jak, mówił jak naprawdę musiał. No, jak trzeba było w radiu coś powiedzieć, no to miał tekst napisany też. Także jego znajomość polskiego była dużo, dużo, dużo lepsza, bez porównania lepsza niż znajomość języka fińskiego. No i cóż, no, walczył na froncie wschodnim. Ostatecznie wylądował w Odessie i tam go została rewolucja. No i pytanie, co dalej? Jest rewolucja, no ci bolszewicy tych generałów carskich no nie przepadają, w tym momencie przynajmniej. Tak, bo później oni byli potrzebni. Tak, później byli potrzebni. No wsiadł w pociąg, przyjechał do Petersburga, zostawił tam dowództwo jakiejś jednostki, zdał je po prostu. Przyjechał i udało mu się wyrobić paszport i z przygodami przekroczyć granicę do Finlandii. I wtedy rząd fiński, zagrożony tutaj rewoltą tą lewicową, ja nie chcę mówić bolszewicką, bo to jest bardziej skomplikowana sprawa, powierzył mu dowództwo armii i wysłał go do Wasa. To już właściwie to już był ten rząd. Helsinki były wtedy zajęte przez czerwonych. A ten jakby ośrodek władzy odtwarzał się na północy właśnie w Waza i tam zaczęto tworzyć tą armię fińską pod dowództwem Mannerheima i tam też trafili ci jegrzy fińscy, czyli ten oddział, ten batalion fiński z Niemiec. No i cóż, no często się go porównuje do Piłsudskiego, moim zdaniem błędnie, dlatego że dla Piłsudskiego armia była narzędziem do polityki. A dla Mannerheima armia była wszystkim. Był żołnierzem. To był żołnierz, który dwukrotnie został politykiem, dlatego że nie było lepszej opcji. A Piłsudski był po prostu politykiem, który był też żołnierzem, bo armia była potrzebna mu do sprawowania władzy, do sięgnięcia po władzę i do sprawowania władzy. I też do obrony Polski no, tam w pewnym momencie. Tak? Chociaż dzisiaj patrzymy na Piłsudskiego coraz bardziej jako na postać kontrowersyjną, ale no tak było. Natomiast Mannerheim był przede wszystkim żołnierzem. I on rzeczywiście w roku 1918, już po upadku Niemiec, ponieważ on, według jego koncepcji i wyobrażenia, ta pomoc z Niemiec była niepotrzebna. Tutaj my, Finowie, powinniśmy sami rozstrzygnąć wojnę domową na korzyść białych, bo to da siłę temu państwu. To będzie ten mit założycielski. A jak obcy nam wywalczą niepodległość, to co to za niepodległość? I on po wojnie domowej za chwilę, czyli w maju 1918 roku, druga połowa maja, zdaje dowództwo, wyjeżdża z Finlandii do brata do Sztokholmu, czy do Szwecji, chyba do Sztokholmu, o ile dobrze pamiętam. No a jak Niemcy upadają, to powstaje nowy rząd, już nie proniemiecki. I zaczynają się zastanawiać fińscy politycy, kogo my możemy wysłać na zachód. No najlepiej wysłać Mannerheima, kosmopolita, świetnie zna angielski, francuski. Sprzeciwił się Niemcom, więc więc możemy go wykorzystać tutaj również jakby głosząc, że jest to polityk antyniemiecki. No i on to robi. Jedzie do Paryża, jedzie do Londynu, to jest listopad, grudzień 18 roku i załatwia dwie rzeczy. Zachód formułuje warunki. My was uznamy, ale zrobicie to i to. To znaczy przede wszystkim wyrzucicie wszystkich polityków proniemieckich z władz, zrezygnujecie z idei monarchii, bo to miała być monarchia proniemiecka w Finlandii i przeprowadzicie wolne wybory. Okej, my to wszystko zrobimy. I wtedy też Mannerheim musiał jeszcze tą drugą sprawę załatwić, niezwykle palącą, dostawy żywności. Bo w Finlandii już był bardzo poważny głód. Najlepszy dowód, że z powodu głodu w obozach jenieckich, w których zgromadzeni byli jeńcy czerwoni z tej wojny domowej, to więcej ludzi zmarło niż w wyniku czy terroru białego, czy działań wojennych. No i to mu się udaje. On zostaje później wybrany jako ten drugi regent, który ma doprowadzić już Finlandię do tych wyborów parlamentarnych. I czyli to jest drugi właściwie polityk, który był i regentem, i prezydentem. Do uchwalenia konstytucji. No a konstytucja została przyjęta republikańska.
Mannerheim wtedy też namawiany, ja nie wiem, czy on to chętnie robił, czy niechętnie, no, był przywódcą państwa, tak czy inaczej, przez jakiś krótki czas. Był kandydatem, ale przegrał właśnie z profesorem prawa. Leciało mi oczywiście nazwisko w tej chwili z głowy. Nie mogę o nim dużo powiedzieć, tylko w tej chwili nie mogę przypomnieć nazwiska. Wrócił w życie prywatne. Natomiast no, Finlandia stała się republiką. No, to, co ciekawe, on w ogóle odszedł z wojska na pewien czas. On był bankowcem. Dopiero w latach 30. Wrócił do wojska. No i wtedy został już w okresie bezpośrednio przed II wojną światową, w roku bodajże 37, prezydent mianował go. Znaczy on nosił przy sobie kopertę. W tej kopercie był, powiedzmy, jego rozkaz dla niego jako fińskiego generała, dowódcy armii, że w przypadku wybuchu wojny ty jesteś wodzem naczelnym. No i ten rozkaz został otwarty w dniu 30 listopada 1939 roku. Dobrze, ale zatrzymajmy się tutaj. Bo tak, kto w takim razie tworzył tą armię fińską, która tak dzielnie oparła się tej inwazji sowieckiej w 1939 roku? Kto tworzył? Mannerheim tam brał udział w tym, czy to, tak. Czyli to był pomysł? Właśnie tak. To znaczy tak, przypomniałem sobie nazwisko prezydenta Stolberga. O właśnie. Natomiast tak, Mannerheim brał udział w tworzeniu tych planów obronnych. Na jego imieniem została nazwa. Linia Mannerheim. Tak, no, znaczy tak. Bez przesady. To, było, to też jest wytwór do pewnego stopnia propagandy radzieckiej, jakie oni tu musieli pokonać. Co oni nie musieli pokonać. Natomiast rzeczywiście Finowie stworzyli linię bunkrów ziemno-drewnianych, betonowych również, która nie została ukończona, bo tam ciągle brakowało pieniędzy. Fińska armia była, tak jak wiele armii przedwojennych krajów, szczególnie tych mniejszych, mniej zamożnych, niedoinwestowana. Mannerheim dlatego był jednym z nielicznych fińskich, chciałem powiedzieć polityków, ale on nie był politykiem, był wojskowym, z wpływami politycznymi, jako tym najwyższym, jako tym wodzem naczelnym, przewidzianym na czas wojny wodzem naczelnym, że on radził przyjąć przynajmniej część radzieckich żądań terytorialnych. Bo on był pragmatykiem i mówił politykom, my nie damy rady długo jako armia bronić naszego terenu. No ale jak już przyszło to co do czego, to bronił. Natomiast były konflikty bardzo podobne do konfliktów w Armii Polskiej między tymi, którzy przyjechali z Niemiec, oficerami, bo w korpusie oficerskim oczywiście, i tymi, którzy wywodzili się z armii rosyjskiej. To była bardzo podobna sytuacja. Tylko u nas było jeszcze gorzej, bo jeszcze byli ci z Austro-Węgier. Tak, no tak, już mieszam. Szeptycki między innymi. Dobrze, ale weźmy, bo ta armia była w 1939 roku zbudowana jako co? Armia ochotnicza, prawda? Która, no nie zupełnie. Nie, to, ja rozumiem, że to był manewr, prawda, poruszali się na nartach, to znaczy, dobrze strzelali. To znaczy musimy pamiętać o tym, że w Finlandii zawsze był popularny, wywodzący się z Białej Gwardii, tak, ruch Skydskor, czyli takiej gwardii, powiedzmy, no, oddziały obrony cywilnej, można powiedzieć, w pewnym sensie, tylko że uzbrojone. I no, tych ludzi było też ze 100 tysięcy. To byli ludzie, którzy przeszli przeszkolenie wojskowe. Bo siła armii fińskiej to polegało na dwóch rzeczach. Piechota w trudnym terenie, ludzie, którzy znali ten teren. Bo jakby pan pojechał do fińskich lasów, to są skały i bardzo gęste lasy. One inaczej wyglądają niż lasy w Polsce. Tam naprawdę ciężko przejść. Trudno przejść. Tak wiem, rzeczywiście. I no plus niekorzystny moment rozpoczęcia tej wojny z radzieckiego punktu widzenia. No bo zaczęła się zima, a to było minus 30, minus 40. A ta armia radziecka to miała takie płaszczyki, paltociki. A to byli jeszcze bardzo często ludzie, żołnierze, to byli z Ukrainy pochodzi. Bo bardzo wielu Ukraińców służyło przymusowo oczywiście, no bo też z poborów w tym leningradzkim okręgu wojskowym.
Także siła armii fińskiej to była przede wszystkim indywidualne wyszkolenie żołnierza, który jeździł na nartach, który był z zamiłowania i często zawodu myśliwym, który znał doskonale teren. Były takie przypadki, że nie wiem, 500 metrów frontu utrzymywało 7 żołnierzy na przykład. I który znał tych swoich kolegów, bo oni byli z jednej wioski, albo tam z jednego miasteczka, albo z jakiejś, no, znali się po prostu. A że Finlandia jest słabo zaludnionym krajem, no to automatycznie powodowało to, że jak ludzie pochodzili z jednego terenu, no to się musieli znać, bo ich było mało. Więc musieli polegać na sobie. No też, dokładnie o to chodzi. Oni musieli na sobie polegać. No i w ten sposób, rozumiem, to się oparli się. Oni tę wojnę oczywiście przegrali. Tak, no jest taka scena w filmie Wojna Zimowa, bo tak. jest taki, nie wiem, czy pan go oglądał. Talwisa, to tak. Że ci żołnierze, którzy walczą, jak dowiadują się o wstają, tym... Tak? Wstają, tak? Na samym końcu. Tak, ale w ogóle traktują to, że taka zdrada się dokonała. Tak mi się, ja dobrze pamiętam. To znaczy, kiedy ogłoszono pokój moskiewski, w Helsinkach opuszczono flagi do połowy masztu. Ale Finowie, jeżeli chodzi o władzę, zdawali sobie sprawę, że jeszcze trochę i przełamią nas. I była ogromna świadomość społeczna. Społeczna może mniej, ale władze wiedziały, co się dzieje. I linia Mannerheima tak właściwie do końca nie została przełamana, ale została właściwie dogłębnie spenetrowana, jak to się po wojskowemu mówi. I Finowie wiedzieli, że jeszcze dzień, dwa, trzy i może dojść do tragedii, że Rosjanie będą mieli otwartą drogę na Helsinki. I ten pokój został zawarty z ich punktu widzenia w optymalnym momencie. I proszę zwrócić uwagę, oni stracili tylko 11% terenu. Oczywiście oni to dzisiaj przedstawiają jako wielką tragedię. Ja to nawet uznaję. Tylko zapytajcie się sami siebie, co żeście ochronili. Tak. Za jaką cenę. No, w tej historii Europy, to możemy, jak patrzymy na kraje, to Szwecja straciła połowę swojego. Tak. Tak? No Finlandia. Dania w historii też straciła masę. Dania prawie wszystko straciła. Schleswig-Holstein, prawda? Schleswig-Holstein. No została im Grenlandia, tak? Stracili Norwegię przede wszystkim. Norwegię stracili. Tak? Niemcy stracili... Na cały wschód. Cały wschód, tak. Polska straciła też cały wschód. Finowie najlepiej wyszli na tym wszystkim. Także to już taka... Tak się ta historia europejska toczy. No kraje bałtyckie w ogóle traciły niepodległość. Zyskiwały, ale i traciły. Straciły, tak. Dobrze. Ja bym teraz chciał pana zapytać o... Jeszcze wrócić do pytań na chwilkę, jeśli zdążymy, dobrze? Bo już was. Mamy półtorej godziny, bardzo długo. Ma pan jeszcze... No, mamy jeszcze trochę czasu. Dobrze. To chciałem pana zapytać o tę fińską edukację, bo tutaj nie mieliśmy przejść do tej głębszej historii Finlandii, no ale już chyba tego nie zrobimy. Chciałbym pana... powiedzieć naszym widzom, którzy są z nami, za co bardzo dziękujemy, że ten moment taki ważny, no to niech sobie albo dostudiują, albo posłuchają wykładu. 1809 rok, kiedy w zasadzie tak jest, Szwecja traci Finlandię, a Finlandia staje się pierwszy raz takim odrębnym bytem w ramach Cesarstwa Rosyjskiego, tak? Dobrze mówię? Tak. Dobrze, to 1809. Pierwszy pokój raz. Pokój w Tylży, prawda? Nie, 1809. Pokój w Tylży, tak. ale rozumiem, że to była taka decyzja Napoleona. To była decyzja dwóch cesarzy. Napoleona i Aleksandra. Tak. Napoleon chciał dokuczyć Szwedom za to, że przyłączyli się do blokady do Wielkiej Brytanii. Tak. I zostawił wolną rękę Aleksandrowi. Ten nasz ukochany Napoleon. Tak, tak. No, no to ja porównuję układ w Tylży do paktu Ribbentrop-Mołotow. Jest dokładnie ten sam mechanizm. Mocarstwa decydują o podziale stref wpływu w regionie bałtyckim. To jest prawie, że jeden do jednego. Tak, to musimy tutaj zwrócić uwagę, czy koncept mocarstw na tym polega czasami, się decyduje tak. Za słabszy. To zostawmy to do czytania, ale chciałem pana zapytać o fińską edukację, no bo jest uznawana za jedną z najlepszych na świecie i może to jest też trochę propaganda, ale to... Nawet na pewno. Tak, a w
każdym razie skąd w takim razie ludzie, nauczyciele polscy, którzy jadą do Finlandii, są kompletnie zagubieni i zachwyceni, to od razu mogę powiedzieć bez rozmawiania. No są przede wszystkim zachwyceni pensjami. No tak. I pozycją nauczyciela w społeczeństwie. Pozycją nauczyciela w społeczeństwie, tak. Ale skąd to się wzięło? I także, żebyśmy powiedzieli troszeczkę o różnicach tych kulturowych, jeśli chodzi o Polskę, czy Rzeczpospolitą pierwszą, a Szwecję, czy Finlandię, prawda, jak byli traktowani chłopi. To najpierw o tej edukacji parę. No dobrze. Model edukacji fińskiej właściwie został jakby stworzony już właściwie w czasach szwedzkich. Hmm. Tutaj decydującą rolę miał Kościół luterański, bo luterański ksiądz, czyli pastor, był urzędnikiem państwowym. On miał odpowiednio zakres obowiązków. Państwo płaciło mu pensję, ale on również nie tylko miał obowiązki religijne, ale również edukacyjne. On był tym pierwszym nauczycielem we wsiach. No i tam te dzieci chłopskie chodziły na naukę do pastora. A już w czasach rosyjskich, jak się wypełniła, powiedzmy, ta przestrzeń szkolnictwa podstawowego, to zaczęto w miasteczkach tworzyć szkoły średnie. Czyli było jakby dwustopniowe. No i był na samym szczycie jeden uniwersytet w Helsinkach, którego historia jest o tyle ciekawa, że jego korzenie to jest Uniwersytet Szwedzki w Turku, utworzony przez królową Krystynę w roku 1640, a później on został przeniesiony do Helsinek już w czasach rosyjskich. Czyli dzisiaj do tradycji Uniwersytetu z 1640 roku przyznają się dwa uniwersytety. Uniwersytet w Helsinkach i Uniwersytet w Turku. No i to jest ten szkielet powstał. Natomiast to, co uderza w Finlandii, ja uważam, że ta sława szkolnictwa fińskiego jest trochę przereklamowana. Oni mają swoje problemy. Ja to widzę też na co dzień, bo teraz przyznam, moja córka robi maturę w Finlandii. Więc ja widzę, że tam czasami dochodzi do takich dziwnych sytuacji, że na przykład jakiś nauczyciel nie bardzo chce pozalekcyjne jakieś zajęcia prowadzić, bo on się zawsze zapyta, a za co? A za ile? A są na to pieniądze? A jak nie ma, to co mnie to obchodzi? Więc to tak różnie też bywa. Natomiast tu mamy do czynienia z dwoma elementami. Ze względu na to, że no tak jak trochę jak w Polsce, że te na wsi, no jakie były autorytety? Ksiądz nauczyciel, tak? A tu często było tak, że to był ksiądz nauczyciel, czyli pastor nauczyciel. Więc więc pozycja społeczna nauczyciela stąd już się brała wysoka. I ona jest nadal wysoka. Nauczyciel ma bardzo dużą swobodę w formułowaniu programu. Nie można porównywać bardzo często programu z jednej szkoły i z innej szkoły na tym samym poziomie, bo to są programy autorskie. Ale nie ma czegoś takiego jak takie no jest jakiś, podstawa programowa? No właśnie, właściwie nie. Znaczy jest, ale nie jest. Czyli wszystko zależy od dyrektora, czy tak, czy nawet no i od konkretnego nauczyciela. Nauczyciele są dobrze opłacani, w związku z tym takie sytuacje, o której wspomniałem, one występują, ale nie są zbyt częste. I najważniejsze moim zdaniem jest to, w Polsce już po upadku komunizmu, czyli po roku 1989, proszę zwrócić uwagę, każda następna ekipa musiała przeprowadzić dogłębną reformę systemu, czyli wywrócić wszystko do góry nogami. I jeszcze z taką sprzedawaną propagandową legendą, że robią to dlatego, że ci poprzednicy to nic nie wiedzieli o Bożym świecie i to trzeba dogłębnie zreformować. W Finlandii jest ciągłość. Jest tylko przystosowywanie systemu do zmian wynikających ze zmian czasu. No bo kiedyś nie było komputerów, a teraz są, na tej zasadzie. No i zmian na świecie pewnie. No tak, oczywiście. Więc ja bym tu widział siłę tego systemu. Oczywiście zawsze okaże się, że gdzieś jest niedoinwestowany, że zawsze, zawsze gdzieś jakieś luki, minusy można znaleźć, ale ja uważam, że bardzo poważnym błędem Finlandii na szczycie systemu edukacyjnego kilkanaście lat temu popełniony błąd, było to, że stwierdzono, że właściwie uniwersytety to powinny się same utrzymywać. To jest możliwe, ale tylko tak naprawdę w naukach ścisłych, które mają związek z przemysłem. Na tym bardzo ucierpiała fińska humanistyka. Bardzo.
Może, czyli, to, może coś się zmieni, ale ja tego na razie nie widzę. Czyli z tego, co ja rozumiem, to tak, że fińska edukacja polega na tym, że są nauczyciele, tak, że oni są świetnie wykształceni, jak rozumiem, no bo jeżeli tak. mają taką niezależność, tak. to muszą być wykształceni. Tak. No i jeżeli takim tak? można i są jeszcze, dobrze opłacani w jeżeli można jeszcze tak powiedzieć o takim efekcie ubocznym, to w każdym miasteczku większym, a nawet mniejszym są biblioteki. I to jest bardzo ważny element tego krajobrazu społecznego, biblioteka. No, w mojej Jyväskylä jest kilka bibliotek, ale po osiedlach jeszcze jeżdżą bibliotekobusy. Raz w tygodniu przyjeżdża. Aha, czyli można by książkę sobie wymienić. W ogóle jest. Jest przystanek promocja, taki. Promocja, tak. promocja czytania i tak dalej. I raz w tygodniu na 20 minut się zatrzymuje taki autobus. A to ciekawe rozwiązanie. To musimy no to było też kiedyś w Polsce. No tak, było, ale potem jakoś. No ale później było, właśnie. Dobrze. No, dobrze. Ktoś to zreformował. Panie doktorze, bo już strasznie długo rozmawiałem. Bardzo przepraszam pana za to. Czy możemy jeszcze zerknąć na te pytania? Możemy. I albo komentarze, dobrze? To jedźmy od początku. Czy po prostu Finlandia chciała uzyskać terenu zostanie po wojnie zimowej, dlatego sojusz z Niemcami był. No właśnie, tutaj pan porusza wątek. Tak, pan porusza wątek tego sojuszu z Niemcami. Pan Tomasz porusza tego. Ale myśmy to powiedzieli. Tak, prawda? Ale ja bym chciał tutaj dodać, że pan Tomasz ma tutaj wiele racji, ale trzeba też wziąć pod uwagę sytuację Finlandii w roku 1940-41. To znaczy taką sytuację, że oni znaleźli się między jednym totalitaryzmem a drugim. I właściwie musieli podjąć jakąś decyzję. Pójście ze Związkiem Radzieckim było absolutnie niemożliwe. Pójście z Niemcami było do zaakceptowania. A oczywiście to, że przy okazji my odzyskamy te tereny, to był oczywiście bardzo ważny motyw. Tylko że Finowie przez moment myśleli, że oni nie tylko odzyskają, ale też poszerzą swoje władztwo nad terenami wschodniej Karelii, które nigdy nie leżały w granicach Finlandii. Stąd na przykład fińska okupacja Pietrozawodzka, czyli po fińsku Petroskoj i fińskie obozy koncentracyjne dla ludności rosyjskiej. Stąd się właśnie wzięło. To były ciężkie obozy? Tak, tak? Były ciężkie, ale w sensie śmiertelne? Tak, właśnie to o tym chcę powiedzieć. Tak, ponieważ Finowie nie przewidzieli tego, że jak wielu ludzi tam się znajdzie. I to była jedna przyczyna, a dwa, no to... I to był taki problem jak na frontach niemieckich, że no po prostu jak, się poddawali masowo. Jak z jeńcami radzieckimi w czasie wojny polsko-radzieckiej, ale z drugiej strony oczywiście to też oni chcieli pokazać tą wyższość. My tu teraz przychodzimy i my się nad was właśnie odegramy. Tylko, że inna rzecz, że w tych obozach byli przeważnie ludzie albo i starzy, i dzieci. Więc to też takie grupy, które są podatne na głód, na choroby i to też zwiększało oczywiście śmiertelność. W czasie wojny, jeśli chodzi o kwestie deportacji Żydów i tak dalej, czy to, jak to było w Finlandii? No bo w Finlandii większości krajów europejskich w znacznej większości to się odbywało. W Finlandii rzeczywiście takiego problemu praktycznie nie było, z jednym wyjątkiem. Oni, Finowie, czego się bardzo dzisiaj wstydzą, przekazali Niemcom 8 osób, które nie były obywatelami fińskimi. Oczywiście Żydów, wydali tak? ich na śmierć. No tak, jest tam blisko Olympia Terminal w Helsinkach, czyli z miejsca, gdzie ich odesłano statkiem, kamień pamiątkowy i tam w rocznicę jest zawsze jakieś tam zebranie. Natomiast Mannerheim powiedział jasno Himmlerowi w ten sposób. W Finlandii problemu żydowskiego nie ma. Bardzo wielu oficerów fińskich, było, znaczy bardzo wielu, no byli oficerowie fińscy pochodzenia żydowskiego. Zdarzało się często, że nie przyjmowali niemieckich odznaczeń, bo wiedzieli, co się dzieje. Natomiast w Finlandii problemu Żydów jako takiego nie było. To jest w ogóle taki tolerancyjny kraj? Czy tak? No bo... To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest naród wywodzący się z wiejskich społeczności. Rozumiem, czyli są pewne tradycje. Zamknięcie. Jak Fin wchodzi w pewien krąg towarzyski, to wchodzi w ten krąg towarzyski w przedszkolu i jest w tym kręgu towarzyskim przez szkołę, również wojsko, właściwie przez pracę, przez całe życie. On ma tych samych bardzo często kolegów. I bardzo trudno wejść z zewnątrz w jakiś fiński krąg towarzyski. Jak mogli stworzyć Nokia? Przecież to jest międzynarodowy koncern. No, Nokia splajtowała, chciałbym zauważyć. Ale później. Ma pan rację, bo Finowie w pewnym momencie postawili na innowacyjność. I dostrzegli, że jako mały kraj
To znaczy, oni nie są generalnie bardzo przyjaźni wobec obcokrajowców. Znaczy, są i nie są. To są jako dla turystów, dla ludzi, którzy przyjeżdżają na chwilę, tak. Ale bardzo trudno jest się zakotwiczyć. Język. Wie pan, to nie jest tak, że na przykład powiedzą, jest pan specjalistą w jakiejś dziedzinie i jest, powiedzmy, ogłoszenie. I pan jest inżynierem takim, o takiej takiej specjalności. Znakomicie. Wie pan tylko, czy pan zna fiński? A nie, aha, to bardzo nam przykro. Naprawdę chcielibyśmy pana zatrudnić, ale... Fińskiego nie. No, bardzo trudno jest karierę zrobić bez fińskiego. Ja jestem chyba... Ale pan zna fiński. No nie, ja właśnie fińskiego bardzo dobrze nie znam. Ja znam bardzo słabo fiński, znam dużo słów, ale w pracy posługuję się angielskim. Ale, panie doktorze, no, Mannerheim nie znał fińskiego. No, ale ja nie jestem Mannerheimem. Niestety nie jestem Mannerheimem. Natomiast oni w pewnym momencie się zorientowali, że jako kraj mały, który musi rozwijać się gospodarczo, a po roku 1991 rozpadł się im rynek zbytu, bo oni spłacali reparacje i rozumieli, towarami i później to samo wysyłali dalej, tylko już za pieniądze. Ale rozumieli, mieli też rynek zbytu w Związku Radzieckim, który się rozpadł. No czyli, właśnie o tym mówię. Tak, czyli po prostu... za towary, no za, nie wiem, domy drewniane, silniki elektryczne, później też statki, no różne maszyny, bo to było, kto miał dobrą jakość, Związek Radziecki to kupował, płacił dobrze. Za to dostawali ropę przede wszystkim naftową. No i to się, znaczy ten rynek radziecki się rozpadł, nagle bezrobocie skoczyło do ponad 20%. No i oni musieli się naradzić, a oni się zawsze tak naradzają, że przy stole siadają reprezentanci związków zawodowych, pracodawców i rządu. I co zrobić? No i doszli do wniosku, że muszą postawić na innowacyjność, na wypełnianie nisz, gdzie jeszcze ktoś ich nie zajął. Nie tylko jeżeli chodzi o produkcję, ale też usługi różnego rodzaju. No i dlatego Nokia między innymi, bo to ktoś wymyślił, no dobrze, te telefony wtedy komórkowe, no to jest jakaś nowość. No i dlatego właśnie. Zresztą pozdrawiam z tego miejsca pana konsula honorowego Rzeczpospolitej Polskiej, Stefana Widomskiego, który był wiceprezesem Nokii. No. Ale pracuje pan na uniwersytecie i jak jest w takim razie z fińskim? To pan wykłada po angielsku? Czy... Jeśli wykładam, to po angielsku. Mam bardzo często grupy studentów międzynarodowych. Oni właśnie ściągają. Ściągają. No, mam i Chińczyków, i Niemców, i najróżniej. I Chińczyków z Chin, i z Hongkongu, także różnych ludzi. A poza tym fiński, angielski jest właściwie językiem powszechnym. To zdarza się, że pan jest żebrakiem, na ulicy porozmawia po angielsku. Dwujęzyczni są, tak? Tak, oni są dwujęzyczni. Teraz ta dwujęzyczność się zmienia, bo do tej pory drugim językiem urzędowym był język szwedzki. I on jest językiem urzędowym nadal, tradycyjnym, i nie będą tego ruszać. Ale w wielu miastach, na przykład w Espoo, w aglomeracji helsińskiej, trzecim językiem urzędowym został angielski. Także tutaj nie ma problemu, ale jak chce pan zrobić karierę, to jednak trzeba znać fiński. Dobrze. Nie wiem, czy ja robię karierę. Chyba nie, ale jakoś się tam jeszcze Bogu dzięki utrzymuję. No może w ten sposób. Polska powinna wstawić moduły artyleryjskie w Finlandii, Estonii, że tania można było strzelać w Petersburg. To już na pewno... Mogę tylko tyle powiedzieć, że dzisiaj na długie dystanse jednak artyleria nie decyduje, tylko rakiety. Tak, no artyleria tam powiedzmy 40 kilometrów. Tak. Mamy podziękowania za rozmowę, bardzo również dziękujemy. Ja również dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję. To jest o Grecji, tu są, dyskutują nasi, bardzo często dyskutują między sobą. To zresztą jest bardzo ciekawe. Ciekawe, za to bardzo dziękujemy, bo czasami są to pasjonujące dyskusje, jakie państwo ze sobą toczą. No widzę, że tutaj skręciliśmy w stronę Tajlandii i Birmy. tak, ale tak, zwierz wychodzi, to spoko. Tu mamy też komentarze, czekamy na pytania. Tak. Uderzenie w gorąco. W Stanach, jak ktoś jedzie, to rzeczywiście, zwłaszcza w Waszyngtonie, że w Nowym Jorku tylko uderza. No ale latem obecnie w Finlandii, nawet na dalekiej północy, temperatura przekracza 30 stopni. I cierpią bardzo renifery z tego powodu, naprawdę. Ale to jest kwestia ostatnich lat? Tak, to jest kwestia ostatnich lat.
Ja to widzę, ja to również widzę, że renifery hodują na jakieś no nie, no jest, pasożyty, no jest im po prostu za gorąco, za gorąco przede wszystkim. Ja to widzę, że coraz krótsze są te przejściowe pory roku, wiosna, jesień. No, długa zima i długie i dosyć gorące lato. Tutaj pan Adam, mieliśmy Królestwo Polskie, nasi debile wywołali powstanie listopadowe i styczniowe i to królestwo zlikwidowali. No, no mówiliśmy o tym. Mówiliśmy, tak, o tym. O Stanach Zjednoczonych. O, widzi pan, w Finlandii się udało jakoś, chociaż też było gorąco, ale to nie wiem, do czego to jest, czy do pogody, czy do gorąco, że była, że wojna była. Nie, znaczy udało się, chodzi może o to, że albo jeśli chodzi o agresję, no to mówiliśmy nie, o tym. Nie, ale tu chyba jednak chodzi o... O drugą wojnę światową? O, nie, tu chyba chodzi jednak o, tutaj zeszło na klimat na chyba. Klimat, tak. No klimat niestety nam będzie dokuczał i... No tak. Ja to właśnie w Finlandii widzę, że ta wiosna i jesień są coraz krótsze. A jeśli chodzi o Finów, taki przeciętny, czy oni mają taką rozwiniętą, wysoką kulturę strategiczną? Bo to trochę tak pośrednio o tym pan mówił, ale w sensie takim, czy rozumieją świat, czy też tak jak pan mówi, że elity... To różnie bywa. Wie pan, no... Finowie w ogóle... Czasami zaskakują obcokrajowców. Na przykład w czasie jakiejś konferencji siedzą tam na jakimś panelu, w czasie jakiegoś panelu przedstawiciele różnych narodowości, a Finowie milczą. I oni się jakoś niewerbalnie komunikują, bo tam na przykład jest bardzo, między sobą, bardzo rozwinięta tak zwana kultura ciszy. I Finowie potrafią się w tym jakoś odnaleźć i komunikować. Ja to co Amerykanie mówią, ale jak to? Jesteśmy na konferencji, a oni milczą. No bo to jest, widzi pan, to jest ta inna kultura po prostu. Musimy pamiętać o tym, że Finlandia, ludność Finlandii skupiona jest głównie na tym południowym wybrzeżu. Jeżeli ludzie mieszkają w innych miejscowościach, to są to przeważnie miejscowości, no niby w takiej Iweskyle 250 km na północ od Helsinek mieszka 130 chyba tysięcy ludzi, ale to są miasta olbrzymie powierzchniowo. Największym miastem o największej powierzchni w Europie jest Rovaniemi, gdzie mieszka 70 tysięcy ludzi. Bo konstrukcja miasta fińskiego jest taka: osiedle, dwa lasy, trzy jeziora, osiedle. Gdzieś jakieś centrum złożone z trzech ulic na krzyż. I biblioteki. I biblioteki. Bardzo często biblioteki. Przeważnie. Znaczy biblioteki są pięknymi budynkami. No tak, no tutaj też ich architekci mogą się wyżyć, a jak wiemy, wyżywają się całkiem nieźle. Także to jest też wynika, jest to w dużej mierze naród, nie chcę ich obrazić i proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś w ten sposób to zrozumie, to są prowincjusze często. No ale jakie to ma... Ale nie, bo pan pytał o te ich pojęcie o świecie. I czasami oni tam po prostu tkwią w tych swoich wioskach czy miasteczkach. Tylko że z drugiej strony no, zna 5,5 miliona ludzi zamieszkujących kraj o powierzchni nieco większej od Polski. Tak, to większość, nie, wiesz, że większość mieszka w tym pasie nadmorskim. Helsinki, Turku, ewentualnie Tampere jeszcze. Czyli 2,5 do 3 milionów tutaj mieszka, czyli większość zdecydowana. Czyli proszę zobaczyć, skoro większość zdecydowana mieszka w pasie nadmorskim, tym południowym, no bo tutaj jest jeszcze ten pas nad Zatoką Botnicką, to znaczy, że całą resztę w zasadzie pustego kraju zamieszkuje około 2,5 do 3 milionów ludzi. Jacyś pasjonaci. No, w jakieś przyczyny tak. Każdy ma. Tutaj pokój i roztropność, pan czy pani nam pisze ciekawie, czy będzie podobna część o Szwecji, dodatkowo w tym roku, oraz ciąg dalszy o historii Mikołaja Cara. Jak... Ale którego Mikołaja? No, pierwszego czy drugiego? Właśnie, bardzo ciekawe. Jakby było, bo temat bardzo ciekawy był. No dobrze, bardzo dziękujemy, ale właśnie historia Szwecji, bo my tutaj nie mamy czasu na to, ale historia Finlandii, no to jest częściowo no, historia Szwecji. Wie pan, oni w XIX wieku w ogóle zastanawiali się, no, czy Finlandia jest, czy naród fiński jest narodem historycznym. Na przykład Topelius odpowiedział w czasie tam swojego słynnego wykładu z 1830 któregoś roku, to był fiński pisarz. On pisał między innymi dużo bajek dla dzieci, ale również był takim intelektualistą, profesorem. No i odpowiedział na to pytanie, nie, my nie jesteśmy narodem historycznym, bo nasza historia to jest historia Szwecji, a teraz to jest historia Rosji. Także tu był pewien problem.
ten tożsamościowy. No i to, tak mogę tutaj to skomentować. No tak. Czyli pyta pan Karol, czy Finlandia miała większą autonomię pod panowaniem Rosji w XIX wieku niż Polska? Od pewnego momentu na pewno. Mhm. To znaczy w okresie, powiedzmy, mówiliśmy o tym, prawda? Do roku 1830 ja bym powiedział, że to było trochę podobne, tylko że Finlandię trzeba było zbudować jako kraj. Na przykład zbudować stolicę, tak? Ja nie wiem, czy to można powiedzieć o tym, że to świadczy też o... No kraj się zaczął rozwijać, tak? Więc w pewnym sensie była ta autonomia od razu jakby większa w pewnych zakresach. Natomiast po roku 1863 to jest nieporównane w ogóle. Bo myśmy nie mieli żadnej autonomii, a oni kwitli. No właśnie mówiliśmy o tym, że specjalnie właśnie to był taki... Aleksander II. O, tutaj bardzo ciekawy komentarz. Uwielbiam inteligentną, refleksyjną prowincję. No bardzo dziękuję za te słowa. Bardzo, bardzo naprawdę. To jest pytanie, znaczy nie pytanie, to jest komentarz bardzo inteligentnego widza. Tak, ale to w ogóle pięknie to jest ujęte, tak, prawda? No, tak. Fantastycznie. Tak, bardzo dziękujemy. I to był ostatni komentarz. Ale rozumiem, że wykład, czy naszą rozmowę będzie można obejrzeć i potem i dosłuchać sobie dla tych Państwa, którzy się spóźnili albo którzy włączą, prawda, co na naszym kanale, co bardzo dziękujemy, że będzie można obejrzeć. Ja odsyłam też Państwa do wykładu, drugiego wykładu, który jest troszkę inny, mówi o innych zagadnieniach niż ta nasza rozmowa. Myśmy tu się skoncentrowali troszkę na NATO. No i na tym tworzeniu Finlandii, no bo chodziło mi o to, żeby tak się zorientować, skąd ta Finlandia się wzięła. A to, skąd się wzięła, no to też później rzutuje Znaczy pan ma na myśli ten mój drugi. Tak, a jak mówię o innym wykładzie, to mówię o drugim. Tu jest zasoba wszechnicy. Panie doktorze, przyjechał pan do nas z Gdyni specjalnie, tak. Niespecjalnie czy po drodze, za co bardzo panu dziękujemy. Że... Aha, czy może pan polecić jakieś książki naszym widzom o Finlandii? No teraz powstaje tych książek coraz więcej, bo Finlandia stała się w tej chwili właśnie modna. Ze względu na te sprawy związane z polityką bezpieczeństwa, to automatycznie przekłada się na inne dziedziny. Ja nie jestem specjalistą od kultury, no ale powstała ostatnio książka pana doktora Woźniaka. No. Ja mam pewne zastrzeżenia, ale to już pewnie moja cecha charakteru, że się przyczepię. Są wspaniałe książki, do których zawsze możemy mieć zastrzeżenia. Tylko, że to jest właśnie nowa praca o tym, jak funkcjonuje fińskie państwo. I te rozdziały niehistoryczne, do nich nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast no, też powstają książki dotyczące fińskiej kultury, obyczajowości. No tutaj na przykład ostatnio chyba jakąś książkę opublikowała pani Hanna Ruszczyńska i też wiem, że coś tam pisze. No, są kręgi pasjonatów w Polsce, tylko że oni się przeważnie nie zajmują historią, a ich fascynuje bardziej fińska kultura. Znaczy dusza i kultura. Tak, tak, tak. Dusza tak, i kultura. Tak. Także w tej chwili tych pozycji jest. Będzie trochę. Nie chcę powiedzieć, że jest jakiś wysyp i tak dalej, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, to jest temat niszowy. Ja mam tego całkowitą świadomość. Natomiast w tej chwili Finlandia, jak w czasie wojny zimowej, ma swoje 5 minut. No tak, ale w swoim wykładzie wspomina pan o tym, prawda, że Finlandia miała istotny, że tak powiem, w cudzysłowie, udział, jeśli chodzi o. Część wojny krymskiej toczyła się, prawda? Tak, ale to była jednak wojna pomiędzy mocarstwami zachodnimi, tak, a Rosją. Tak, tylko że na terenie. Na terenie, ale no, to były ważne wydarzenia. Tak, dla Finów to były ważne wydarzenia, dlatego że oni wtedy okazali się lojalnymi carskimi poddanymi. Oni już nie myśleli o powrocie do Szwecji. Oni uznali, to już są lata 50. Jesteśmy, tak, tak, i że wybieramy. Nam się. Nie, to co innego, że nam się to opłaca, że ten kraj się rozwija. Że ma tą swoją odrębność po prostu. No tak, ale to ja rozumiem, że coś, co jest dobre, że się opłaca, to jest dobre dla obywateli. To znaczy, opłaca się, że obywatele mogą realizować swoje życie, swoje cele życiowe, bogacić się, prawda? I, jak najbardziej. Bo to jest ten, chyba kwintesencja. To jest ten okres, kiedy zaczyna się rozwój języka fińskiego, kiedy kultura fińska została przetłumaczona, to jest ewenement, z języka szwedzkiego na język fiński. Jak nie było terminu, to wymyślano go.
Wcześniej myślano, że język fiński nie nadaje się do kultury wysokiej, bo to jest język aglutynacyjny, czyli ten, którym nie ma przyimków, a wszystko tworzy się przez końcówki. I że to się nie nadaje do wyrażania idei wysokiej kultury. Taki był pogląd. Ale też szkolnictwo przełożyło się na czytelnictwo, czytelnictwo przełożyło się na rozwój prasy, rozwój prasy na rozwój klubów, różnego rodzaju organizacji społecznych. To jest wszystko system naczyń połączony. Wyjmie się jeden element, może czyli, to wszystko czyli paść. To społeczeństwo w pewnym sensie jest nowoczesne, jak wszystko to ma, prawda? Tak. Jak ma te związki, jak te No na pewno jest bardziej, sieci, bardziej nowoczesne niż społeczeństwo polskie. No my jesteśmy bardziej chyba zamknięci od nich i w ogóle no, nie wiem, jak to nie, nazwać, no nie, ale... ja bym powiedział inaczej. Myśmy przegrali XIX wiek. No tak. Przede wszystkim. A oni w XIX wieku wygrali. Wygrali przez to, że się zgodzili na ten... Tak, przez to, że... model rozwoju w imperium rosyjskim. Tak, i że się nie buntowali i że docenili to, że Rosjanie zostawili im i prawo, i rządy w ich rękach. I to im wystarczyło, bo to był malutki naród, tam 2 miliony, później 2,5, później 3, no teraz 5,5. Także to tak wyglądało. Panie doktorze, ja nie zgadzam się z panem, że to jest nieciekawa. Nie, ja nie powiedziałem, że jest nieciekawa. Tak, powiedziałem, że jest niszowa. Niszowa. Tak, bo jest niezwykle ciekawa. Poza tym Finlandia jest naszym sojusznikiem. Od dzisiaj już formalnym. Formalnym, tak. No, zawsze była krajem ciekawym. Bardzo panu dziękuję, że pan się zgodził na rozmowę. Ja również panu dziękuję za okazję i bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, kilka pytań i wszystkim, którzy znaleźli czas, żeby nas posłuchać. Tak. I no, głównie pana, ale rozumiem, że będziemy jeszcze w kontakcie. I jak najbardziej. Dobrze. I może te jakieś takie... że tak powiem, dopowie pan jeszcze. Nisze w niszy. Tak, bo jeszcze ten wątek szwedzki jest ciekawy, tak. No bo tutaj ktoś się upominał o historię Szwecji. Ja nie jestem specjalistą od historii Szwecji, ale siłą rzeczy no, coś tam wiem. Tak, dobrze. Ja odsyłam państwa do tego drugiego wykładu pana doktora. Proszę państwa, ja bym prosił też, żeby nie zapominać o tym, żeby nas subskrybować, żeby zajrzeć na Patronite i nas wesprzeć, jak państwo uznają, że warto. I do zobaczenia w niedzielę, do spotkania z Markiem Nowakowskim, naszym normalnie. A we wtorek, proszę państwa, o 6:00 zaprosiliśmy pana ambasadora Macieja Kozłowskiego. Będziemy mówili o sytuacji w Izraelu, no bo tam się dzieją rzeczy ciekawe i w regionie też się dzieją rzeczy ciekawe. Bardzo ciekawe. I ambasador Kozłowski nam o tym wszystkim opowie. Dziękuję państwu, do widzenia.